Hej, witam na kanale Cukier. Jest dzisiaj ze mną mój mąż Sławek. Dzień dobry, wieczór. Ja nazywam się Basia, znacie mnie pod pseudonimem Azjatycki Cukier i dzisiaj nagrywamy dla Was kolejną audycję czysto audio, także jeżeli macie coś do zrobienia, chcecie posłuchać sobie w tle jakiegoś niezobowiązującego gadania, mam nadzieję, że ten odcinek naszego podcastowania, bo tak powoli, nieśmiało... Ja myślę, że potrzebujemy przynajmniej trzech części, żeby zrobić z tego podcast. Okej, ale w każdym razie mam nadzieję, że najbliższy czas spędzicie z nami, i dzisiejszy temat rozmowy to Sławek. Sławek pojawia się w moich wideach właściwie już bardzo, bardzo wiele lat, ale nigdy tak na dobrą sprawę nie przedstawił się Wam, nie opowiedział Wam o sobie, kim jest, skąd pochodzi, czym się zajmuje, co lubi, czego nie lubi i tak dalej. I myślę, że warto byłoby się w końcu tymi informacjami podzielić. Sławek do ostatniej chwili nie wiedział, że taki jest temat dzisiejszej rozmowy. Tak, zostałem postawiony w świetle Jupiterów. I prawda jest też taka, że ze Sławka nie jest łatwo powyciągać tego typu informacji. To nie jest osoba, która chętnie mówi o sobie publicznie. Mnie znacie i wiecie, że mnie ciężko jest powstrzymać od gadania o sobie cały czas. Więc dzisiaj troszeczkę zamieniamy się rolami i mam nadzieję, że Sławek nam trochę opowie o sobie. Także może bez zbędnego dalszego gadania. Sławku, opowiedz nam, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, kiedy, jak, skąd pochodzisz, jakie jest twoje tło pochodzeniowe? Może zacznijmy od początku. Cześć, jestem Sławek. urodziłem się w 1984 roku, oboje urodziliśmy się w tym samym roku, w maju, 5 maja. Ja nie urodziłam się w maju. No, ja urodziłem się w maju, mam to szczęście. 5/5. Szczęśliwa data do dzisiaj, cyfra 5 jest moją szczęśliwą. A ja urodziłam się 25 października, także jak sami widzicie, jesteśmy sobie przeznaczeni, bo 5 razy 5 to 25 i 5 plus 5 to 10. 10-25. Widzicie? Widzicie? Przeznaczenie. Teraz wszyscy będą myśleli, że jesteśmy numerologami. Nie jesteśmy. Jesteśmy oboje ogromnymi sceptykami, ale myślę, że czasami fajnie jest tak po prostu... Pośmiać się z takich właśnie przypadkowych zaszłości. Więc we wspomnianym 1984 roku urodziłem się we Wrocławiu. Ale nie dorastałeś we Wrocławiu. Nie, właściwie jak byłem bardzo mały, miałem bodajże 10 miesięcy, moi rodzice przeprowadzili się do Opola, chociaż miałem okazję odwiedzać Wrocław przez właściwie cały mój okres dorastania, na wszelkie możliwe wakacje, święta, dni wolne. Moi i mojego brata rodzice zabierali nas do dziadków, do ich domu. Jeżeli powiedziałeś moi brata rodzice? Moi i brata rodzice. Okay. Mam brata. O, nie wspomniałem, mam brata. A coś powiedz nam o swoim bracie, starszy, młodszy? 2 lata starszy. Kiedy byliśmy mali, był taki okres, że trochę go przerosłem, byłem dużo większy. No, z czasem oczywiście nadrobił i obecnie jest trochę chyba wyższy ode mnie nawet. A tak tylko podpowiem, że Sławek i jego brat, choć jak się na nich patrzy, ewidentnie widać, że to są bracia, wyglądają bardzo różnie od siebie. Sławek ma złote włosy, różową cerę, zaś jego brat jest blady, ma czarne włosy. Ma takie kruczo-czarne właśnie kręcone loki. Powierzchownie można by powiedzieć, że wyglądamy kompletnie inaczej, natomiast kiedy przepatrzy się naszej twarzy, to jednak widać, że jesteśmy braćmi, ciężko to ukryć. A dokładnie. Jaka była twoja relacja z bratem, jak byliście dzieciakami? Dogadywaliście się? Myślę, że tak. W sensie zawsze każde rodzeństwo coś tam się tłucze, coś tam się tarmosi, ale raczej bawi się wspólnie i myślę, że byliśmy takim typem rodzeństwa. Dosyć dużo czasu spędzaliśmy razem, czy bawiąc się wspólnie klockami Lego, czy mając wspólnych kolegów z podwórka. Tak podpowiem, że Sławek i jego brat swego czasu mieli przepiękną kolekcję klocków Lego, która została wysłana do ich dalszego kuzynostwa, zanim ja mogłam się nią pobawić i nie mogę tego odżałować. Klocki Lego to w naszym życiu taki wracający ciągle motyw. Ja uwielbiam klocki Lego, zawsze je lubiłam, nawet jako dziecko, ale niestety w mojej rodzinie no, nie było nas stać na kupienie wszystkich Lego, które chciałam. Mieliśmy bardzo małą, ja i moja siostra miałyśmy bardzo małą kolekcję Lego. Myśmy dużą część naszej kolekcji otrzymali jako spadek po kuzynce. Spadek po kuzynce? Przesłała nam, kiedy już dorosła, jest trochę starsza od nas, przesłała nam cały zapas swoich klocków Lego. Jednocześnie w tym czasie prosiliśmy całą rodzinę, aby nie dawali nam żadnych prezentów na święta, na urodziny, tylko zawsze podarowali nam odrobinę pieniążków, które staraliśmy się bardzo, bardzo zbierać. Zawsze oddawaliśmy mamie i kiedy się trochę uzbierało, prawie tyle, żeby wystarczyło na jakiś fajny zestaw, który sobie upatrzyliśmy. Zawsze przekonywaliśmy rodziców, żeby troszeczkę dorzucili się i
staraliśmy się zbierać zestawy. Zawsze mieliśmy z góry upatrzony ten, który chcemy kupić, a nie było tak, że wchodziliśmy do sklepu i któryś z nas wołał, chcemy ten czy tamten. Ale to które serie Lego były twoje ulubione? Które kupowaliśmy z różnych. To często było tak, że w pudełkach z klockami zawsze z przodu była książeczka i można było przejrzeć, co się chciało. Bardzo często kupowaliśmy nie pod względem zestawów czy światów klocków Lego, ale pod względem konkretnych klocków czasami. Na przykład stwierdzaliśmy, że w tym zestawie są jakieś fajne zawiasy, czy kółka, czy samochód i potem polowaliśmy na ten zestaw. Wakacje spędzałeś we Wrocławiu wraz ze swoim bratem? No, w czasie roku szkolnego spędzaliśmy go w Opolu. Tak często jeździliśmy do Wrocławia, że wydaje mi się, że tylko raz czy dwa mieliśmy okazję na przykład spędzać okres Bożego Narodzenia czy Nowego Roku w Opolu. To była taka tradycja prawie, że odwiedzanie dziadków w tym czasie. Może powiedz trochę nam o szkole. Kiedy poszedłeś do szkoły? Jak twoja szkoła była duża, mała? Jakie masz wspomnienia związane ze szkołą? Na to pytanie myślę, żeby odpowiedzieć, trzeba wrócić troszeczkę do okresu przedszkola. Okej. W przedszkolu byłem bardzo takim chętnym do uczestniczenia w zajęciach dzieckiem. Bardzo, bardzo pchałem się do przedszkola, bardzo lubiłem przedszkole. Od razu robiłem tam, nawiązywałem masę znajomości, co jest dokładną odwrotnością mojego brata troszeczkę, który mam w domu tą historię, że trzymał się futryny od drzwi, żeby nie zostać zabrany do przedszkola. Mnie ciągnęło do przedszkola. I nie wiem, może to przyczyniło się trochę do tego, że w przedszkolu robiłem bardzo duże postępy, byłem takim. Wszyscy mówili, że byłem bardzo zdolnym dzieckiem i w związku z tym do szkoły podstawowej, co było w tamtych czasach trochę nietypowym, trafiłem w wieku 6, nie 7 lat. Ale myślę, że to mogło być nawet bardzo wygodne dla twoich rodziców, bo wtedy już twój brat już chodził do szkoły, więc nie byłoby trzeba odprowadzać ciebie osobno do przedszkola, a brata osobno do szkoły. No właśnie, i jednocześnie to zmniejszyło trochę przepaść między nami, co prawda jest między nami 2 lata różnicy. W szkole byliśmy w klasach jedna za drugą, przez co na przykład sporą część książek mogłem po nim zawsze odziedziczyć, chociaż akurat tak się zdarzyło, że nie dzieliliśmy dużego grona nauczycieli, ja na niestety. No, ale moje lata podstawówki zawsze dostawałam książki po mojej kuzynce, która była o rok starsza i miałam rok młodszą kuzynkę i też zawsze wszystkie książki od razu szły do niej, a to był fantastyczny system. Też mi się tak wydaje i ponieważ byliśmy też często podobnych rozmiarów, można było nam kupować zbliżone ciuchy, jak wspomniałem, przerosłem przez pewien okres mojego brata, więc tak naprawdę byliśmy prawie rówieśnikami pomimo tej przerwy 2 lat. No i to była moja szkoła podstawowa. Dobrze wspominasz czasy podstawówki? Masz jakieś szczególne wspomnienia z tych czasów? Czy konkretne wspomnienia? Byłeś delikwentem i pobiłeś kogoś? Nie, byłem raczej byłem grzecznym dzieckiem. Oczywiście. Oczywiście. Miałem bardzo dobre oceny, trochę dlatego, że lubiłem po prostu naukę, interesowała mnie, te rzeczy były dla mnie po prostu ciekawe, nie traktowałem nauki jako... Ale czy szkoła podstawowa to nie był już czas, gdzie zacząłeś interesować się komputerami i programowaniem? Nie do końca. Może końcówka. Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem z zawodu i z wykształcenia programistą. I w tamtym czasie, to były raczej, szczególnie na początku mojej podstawki, to były czasy gier telewizyjnych. Niektórzy może jeszcze pamiętają, przed PlayStation czy Xboxami były konsole typu Pegasus czy Nintendo, gry telewizyjne. Aż nie mogę się nie uśmiechnąć, bo uwielbiam wspominki o tych naprawdę retro grach. No właśnie i spędzaliśmy razem z bratem masę czasu grając w gry telewizyjne, zbierając te kartridże. Jaka była twoja pierwsza gra telewizyjna? O, doskonale to pamiętam. Pamiętam, ponieważ wróciłem ze szkoły i chyba moja mama miała pół dnia wolnego wtedy i razem z bratem zainstalowała świeżo kupione gry telewizyjne tego konkretnego dnia. I wróciłem ze szkoły i zastałem brata grającego, tak jak chyba nazywa się Galaxy. Może kojarzycie ten typ gier, gdzie na dole ekranu jest mały stateczek kosmiczny. A i się mi strzela do przodu. Na górze jest masa przeciwników, którzy co jakiś czas robią taką pętlę i lecą ku dołowi, żeby zastrzelić naszego głównego bohatera, po czym wracają z powrotem na górę i przez jakiś czas znowu przesuwają się w lewo i prawo. Absolutnie kojarzę tę grę. Nie grałam w nią wtedy, ale kojarzę. I to była pierwsza gra, którą grałem na własnych grach telewizyjnych. Ale akurat tak się zdarzyło, że wcześniej, w czasach podstawówki, chodziłem na lekcje, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
i razem z jednym z kolegów po jednych z takich zajęć wróciliśmy do niego do domu i przepisaliśmy na jego jakąś wczesną wersję Atari, Amigi, już teraz nie pamiętam, jednego z tych pierwotnych komputerów, przynajmniej jak na nasze czasy, przepisaliśmy z gazety Bytec kod programu. I była taka gazeta, już taka bardziej nie o grach, ale o sprzęcie komputerowym, mi się dobrze kojarzy, o własnym programowaniu. I jako jeden z artykułów z tego numeru był program, który rysował linie, oczywiście dwuwymiarowe, ale tworzące wrażenie jakby trójwymiarowych fal. Może wyobraźcie sobie to w sposób, jakby ktoś próbował atrakcję z parku rozrywki przedstawić w formie dwuwymiarowych linii. W każdym razie przepisaliśmy ten kod, zadziałał i w momencie jak zadziałał, to naprawdę dużo czasu zajął cały czas. Wiedziałeś, że będziesz programistą. Nie do końca, ale powiedzmy wtedy musiałem wrócić do domu, więc moje pierwsze doświadczenie z komputerami, oprócz powiedzmy gry w, nie wiem, w Sapera czy w Pacjenta, mamy w pracy, takie poważniejsze, to było właśnie przepisanie tego pierwszego programu z gazety Bytec, ale jeszcze wtedy nie miałem zielonego pojęcia, że jak potoczy się moje życie w przyszłości. A, no to kiedy zaczęła się ta pasja do programowania? Bo kiedy ja cię poznałam, miałeś 17 lat, już wtedy programowałeś bez problemu, bo jest już wtedy mistrzem. Kiedy się nauczyłeś? Ja ogólnie byłem dzieckiem bardzo, bardzo ciekawym programowania i tego, jak komputery działają od środka. Zdarzyło ci się może zniszczyć jakiś komputer przez tą ciekawość? Tak, i dokładnie dlatego stałem się programistą. Opowiedz ze szczegółami. Oboje należymy do pokolenia, które nie miało jeszcze gimnazjum. Jesteśmy jednym z ostatnich roczników, który przechodził przez 8-letnią szkołę podstawową, później przez szkołę średnią i szedł na studia. Więc w bodajże 7 klasie szkoły podstawowej w końcu z bratem, z wielką pomocą rodziców oczywiście, udało nam się kupić pierwszy komputer. I mieliśmy to szczęście. Moja mama wtedy pracowała z zaprzyjaźnionymi informatykami, którzy jeden z nich pomógł jej skompletować wartościowy zestaw. To były jeszcze czasy 100 megahercowego Pentiuma. Pentiuma. Ale to był już z Windowsem komputer, nie? To nie był DOSowy komputer. Mieliśmy wybór, jeśli dobrze pamiętam, kupić jedną z ostatnich wersji starego DOSa lub dopłacić troszeczkę i kupić jednego z pierwszych Windowsów 95. To musiał być 95. To były te czasy. I no oczywiście zdecydowaliśmy się na wersję Windowsową. Teraz z perspektywy czasu wszyscy wiemy, że technologia bardzo się zmienia. W każdym razie jedne z pierwszych gier, jakie miałem na moim komputerze, pochodziły z różnych gazet. Na płytach kompaktowych można było kupić z gazetami różne dema, jakieś wyścigi samochodowe, powiedzmy Duke Nukem 3D, to były te czasy. Aha. I mój brat zawsze siadał i starał się grać w różne rzeczy, a ja w tym czasie siadałem obok i patrzyłem, jak on gra. Trochę dlatego, że interesowały mnie gry, ale interesowało mnie, jak to działa. I taki trochę techniczny aspekt w dawnych czasach na dyskach, w sensie na napędach, z tyłu dysku twardego trzeba było robić na zworkach ustawieniach, czy dysk jest pierwszy, drugi i tak dalej. I ponieważ byłem ciekawski, zajrzałem do komputera i zmieniłem ustawienia dysku twardego i komputer przestał działać. Brawo. To był jeden z pierwszych, nie pamiętam, dni, tygodni, bardzo, bardzo wczesny okres naszego czasu, kiedy posiadaliśmy komputer. I komputer musiał oczywiście wylądować w serwisie. Bo zmieniłeś zworki. Ponieważ zmieniłem jedną z worków. Nie mogłeś ich zmienić z powrotem? No właśnie. Nie zadziałało. Nie wiedziałem jeszcze, nie znałem komputera, dopiero od kilku dni miałem komputer. Natomiast wrócił z serwisu oczywiście z notą informacyjną na rachunku, co naprawiono i stwierdziłem, że ta naprawa nas troszeczkę kosztowała. To powiedzmy, nie były ogromne pieniądze, ale kosztowała jednak troszeczkę i stwierdziłem, że skoro to jest tak prosta rzecz, potrafiłbym ją zrobić samemu. I tak jak wspominam, po kilku dniach posiadania pierwszego komputera nagle zacząłem grzebać. Troszeczkę z opowieści właśnie informatyków, troszeczkę z takiej ogólnej wiedzy też wydedukowałem, że komputer jest ciężko zepsuć, że łatwo jest je przekonfigurować, żeby nie działały, ale kiedy pamięta się, co było początkowo ustawione i nie grzebie się w takich dziwnych ustawieniach, jak powiedzmy procesor, czy
czy wszystkie inne, powiedzmy, takie bardzo ściśle techniczne ustawienia, na ogół większość rzeczy da się przywrócić z powrotem. I zacząłem z tym eksperymentować. I tak zaczęły się trochę czasy mojego zainteresowania komputerami, nie jako czymś, na czym można grać, czymś, co ma fajne gry, ale właśnie czymś, na czym można tworzyć różne rzeczy, czymś, co posiada w sobie sprzęt, i ten sprzęt sam sobie może być interesujący. Okej, okay. I może kojarzysz, jak w jakich językach zaczynałeś programować wtedy? Co cię interesowało? Z programowaniem to jest jeszcze ciąg dalszy tej historii. Okay. Ponieważ nauczyłem się naprawiać komputery w kółku moich znajomych, stałem się ekspertem, stałem się tą osobą, która potrafi naprawiać komputery. Oj, oczywiście. Ile ja z tego korzystałam. No, na wczesnych etapach, powiedzmy, moje zdolności były bardzo ograniczone, ale wracając do dysków twardych, które przecież bardzo szybko musiałem się nauczyć obsługiwać i konfigurować, jeden z moich znajomych miał problem z twardym dyskiem i byłem wtedy już potrafiłem odzyskiwać dane z twardych dysków, które były potencjalnie utracone. Czekaj, byłeś takim jakby trochę hakerem? A, byłem ciekawski, pałem moje ręce gdzie mogłem. W każdym razie potrafiłem odzyskać dane, które były już oznaczone jako skasowane. I w moje ręce do naprawy trafił dysk twardy z komputera kolegi, a właściwie z komputera jego taty, który był programistą. I oczywiście kopiując, przed przewróceniem rzeczy, które były kiedyś na twardym dysku, musiałem najpierw skopiować wszystkie dane na swój dysk, przywrócić dane, które były potrzebne na oryginalnym dysku i skopiować programy z powrotem. I kopiując tak programy z powrotem, oddałem dysk twardy. Przypomniałem sobie, że na moim dysku została kopia systemu i wśród tej kopii w katalogu głównym był kompilator Turbo Pascala. I tam się wszystko zaczęło? Tam się wszystko zaczęło. Pamiętam, że jak otwierało się Turbo Pascala i na dysku nie było pliku, który ostatnio się otwierało, a nie było, otwierał się próbny program, taki Hello World, aha, pokazujący, jak po prostu programować w tym języku. I zacząłem próbować, zacząłem pisać własne programy i jednocześnie nauczyłem się bardzo dużo angielskiego, ponieważ wtedy nie było internetu, nie było tak łatwego dostępu do informacji, nawet nie było tak szerokiego asortymentu gazet, powiedzmy. Musiałem się nauczyć wszystkiego po prostu z plików pomocy kompilatora. Wow. I zacząłem czytać wszelkiego typu readme. Akurat miałem to szczęście, że kompilator Turbo Pascala miał bardzo dobrą pomoc. Pamiętam pierwszy raz, jak spotkałem się ze słowem random, losowy, w związku z generatorem liczb losowych i nie byłem w stanie zrozumieć, co robi ta funkcja, więc po prostu biegłem z tym słowem do fizycznego słownika papierowego i sprawdzałem, co ono oznacza i potem starałem się zrozumieć cały sens, powiedzmy, artykułów, które czytałem. No i tak zaczęła się moja przygoda. A i czy to wpłynęło na decyzję, żeby pójść do technikum jak to się technikum nazywało? Technikum elektryczne. Polski elektryczniak. Myślę, że tak, ponieważ jak już... Czy bardziej chciałeś po prostu iść tam, gdzie poszedł twój brat? Jak byłem... To jest ważny argument tutaj. Jak byłem w szkole podstawowej, jak wspomnieliśmy, miałem to szczęście, że byłem dzieckiem bardzo aktywnym. Byłem też dzieckiem, które nie miało żadnych problemów z nauką, więc miałem dosyć dobre oceny. A czy ja wiem, miałeś tak mało piątek, same szóstki. No właśnie. Byłem tym błyskotliwym uczniem, a jednocześnie, jeśli ktoś był naprawdę aktywny, a w czasach podstawówki próbowałem różnych rzeczy, organizowałem dyskoteki, próbowałem wydawać gazetkę szkolną. Ja kiedy, też. Kiedy jest się aktywnym, powiedzmy, uczestnikiem tego życia szkolnego, nagle inni nauczyciele, którzy normalnie daliby ci piątkę, bardzo często mają ten przekonujący argument, że może jednak dać ci szóstkę. I powiedzmy, nie byłem wybitnym sportowcem, ale byłem aktywny, więc w WF-u dostawałem szóstkę. Jednocześnie zawsze stawiałem się na zajęciach, nie było ze mną problemów z obecnością. Miałem wszystkie... Uwagą, zadaniami domowymi. Dokładnie, więc... Nie cierpię zadań domowych. Więc nie było ze mną problemu i zawsze przez swoją aktywność dawałem jeszcze ten argument, żeby podnieść moją cenę. Więc na koniec podstawki miałem, powiedzmy, piękne oceny, nie chwaląc się. I miałem wtedy wybór, pójść do liceum ogólnokształcącego albo do technikum. Powiedzmy, pójść do raczej prestiżowego liceum, którym w Opolu w tych czasach była bodajże Opolska Dwójka. Nie. No, możemy dyskutować. To było liceum, do którego ja poszłam. Trójka, okej. Okay. I prawdopodobnie, gdybym szedł do liceum, wybierałbym bardziej profile
prawdopodobnie coś w stronę matematyki, być może fizyki. Te sprawy. No, bardziej techniczne przedmioty interesowały mnie wtedy. I wtedy mój brat, który był dwa lata starszy ode mnie, ale między nami była tylko rok różnicy, poszedł do elektryczniaka na systemy komputerowe. I to brzmiało doskonale, w sensie komputery, którymi ja się interesuję, można było poznawać nagle jako coś, czego uczono w szkole. To miało ten pociągający aspekt, ale z drugiej strony oczywiście trzeba było się liczyć z tym, że technikum było rok dłuższe, prawda? Liceum trwało 4 lata, technikum 5. Ale nie zraziło mnie to i ostatecznie stwierdziłem, że pokieruję się w ślady mojego brata i wybrałem to samo technikum, również systemy komputerowe. Czyli oboje studiowaliście właściwie... O, czyli znowu mogłeś mieć jego książki i... W dużej mierze się to nam przydało również później w technikum, ponieważ będąc na w miarę podobnym poziomie, mogliśmy, powiedzmy, doradzać sobie, jeśli, nie wiem, projektowało się jakieś układy scalone czy obwody elektryczne, zawsze można było zapytać brata, jakbyś to rozwiązał, albo jeśli nie rozumiało się czegoś, jakbyś to rozwiązał. Mój brat, szczególnie w tych młodszych latach, jeśli dobrze pamiętam teraz, był bardzo dobry z rzeczy takich elektronicznych, z elektroniki cyfrowej, trochę nawet z analogówki. Ja byłem tą osobą z kolei bardzo dobrą z programowania, więc zawsze w pewien sposób, przynajmniej jak teraz pamiętam, uzupełnialiśmy się. Okej. I ponieważ chodziliśmy też do tej samej szkoły, znaliśmy też wspólnych znajomych. Myślę, że to też było ważne i pomogło nam troszeczkę pod tym względem, że to byli ludzie, których spotkało się na korytarzach, zawsze tworzyło się tą lokalną społeczność w szkole, powiedzmy. No i też przez znajomych my się poznaliśmy. Zgadza się. Sławek znał, w sensie Sławek przyjaźnił się z Krzysztofem. Tak jest. Krzysztof przyjaźnił się z moją przyjaciółką i w ten sposób poznaliśmy się przez znajomych. Poznaliśmy się pierwszego dnia mojej trzeciej klasy liceum i Sławek już był wtedy w czwartym roku technikum. Także mimo, że Sławek poszedł jakby do szkoły rok wcześniej, przez to, że poszedł do technikum, do matury podchodziliśmy w tym samym... To wyrównało na nasz okres, kiedy kończyliśmy szkoły średnie. To był trochę niezwykły rok, ponieważ rok szkolny wtedy zaczynał się 3 września, poniedziałek, ze względu na weekend. Także do teraz pamiętamy troszkę. No i pamiętam, że ten rok, jak poznałam Sławka, wszystkie zajęcia koło długiej przerwy, kiedy myśmy się spotykali w ciągu dnia, wszystkie zajęcia przed i zaraz po długiej przerwie, moje oceny zawsze spadały. Wszystko twoja wina! Twoje oceny nie ucierpiały przez znajomych ze mną. To jest nie fair. Ja miałem to szczęście, że w dni, kiedy spotkaliśmy się w czasie przerw, miałem zajęcia z elektroniki cyfrowej w tym czasie. Po pierwsze było to coś, czym radziłem sobie bardzo dobrze, chociażby przez moją znajomość programowania w tym czasie. Dla tych, którzy znają ten przedmiot, robiliśmy adresowanie pamięci bramkami logicznymi, a więc część... Cokolwiek powiesz. Część logiki cyfrowej, jeśli znają się zasady logiki, czy z programowania, czy z samej logiki, łatwo było, powiedzmy, wydedukować, jak te rzeczy powinny działać. Okej. I tak, jeżeli dla kogoś brzmi to dziwnie, dlaczego mogliśmy się spotykać na przerwie, to jest dlatego, że nasze szkoły były praktycznie przy tej samej ulicy. Zgadza się, właściwie może 50-100 metrów od siebie, także mogliśmy się spotkać właśnie zarówno podczas długiej przerwy, jak i potem się spotkać po szkole i pójść razem do domu i takie te sprawy, mimo że mieszkaliśmy po dwóch różnych stronach. Zawsze prosiłam Sławkę, żeby mnie odprowadził do domu. A myślę, że to może być... Wtedy nachodziłeś! Wtedy naprawdę nabijałem kilometry, nie tylko w jedną stronę, ale potem w środku nocy właściwie po 10, później przy północy wracałem do domu na drugi koniec Opola na piechotę. No ale to już było później, jak już byliśmy oficjalnie zaręczeni parą. Nie no, jak byliśmy zaręczeni, to już mieszkaliśmy razem. O, to prawda. Myślę, że to jest temat na być może osobny podcast. Tak. Także technikum. Dobrze wspominasz technikum? Fajne czasy? Technikum dobrze wspominam. Również miałem to szczęście, że ponieważ były to przedmioty, które mnie interesowały, z wyjątkiem kilku, gdzie powiedzmy, które darzyły mniejszą sympatią, szło mi doskonale. No,
Okej. Okay. A no to dobiegamy już do końca jakby technikum. Podszedłeś do matury, jak Zgadza wszyscy. się, natomiast w technikum matura miała troszeczkę inny kształt ze względu na przedmioty zawodowe. Czyli język polski, matematyka? Język obcy, w moim przypadku język angielski i przedmiot zawodowy. Przedmiot zawodowy był osobnym projektem. I co wtedy przygotowałeś na ten przedmiot zawodowy? To były czasy, kiedy już programowałem dosyć dobrze i moje technikum zakończyłem pisząc aplikację Wirtualne Muzeum. To była aplikacja napisana w DirectXie. Opowiedz Wcześniej trochę więcej o tej aplikacji, co miała przedstawiać i. w tym, w ciągu roku kończącego, czy nawet pół roku wcześniej, jeden z prowadzących powiedział nam, że jest ogólnopolski konkurs, na który można wysłać programy edukacyjne, są jakieś nagrody i w związku z tym, czy nie chcielibyśmy wystartować. I kategoria była, było wiele kategorii, jedną z kategorii były programy edukacyjne. Wtedy już interesował mnie DirectX 3D i chciałem stworzyć coś fajnego w 3D, więc takim złotym środkiem tych dwóch tematów, na pogodzenie tych dwóch tematów było stworzenie aplikacji Wirtualne Muzeum 3D Muzeum Dinozaurów. Ostatecznie skończyło się na Oboje tym, uwielbiamy dinozaury, także. że stworzyliśmy aplikację, w której gracz z pierwszej osoby, trochę jak w strzelaninkach z pierwszej osoby, chodził po dosyć niewielkim muzeum i tu i ówdzie były porozstawiane eksponaty dinozaurów. Ale to nie było tak, że ty tylko ty jeden zrobiłeś tą aplikację. Nie, chyba ktoś ci z tym. Zgadza Ktoś się, pomagał? stworzyliśmy to w dwuosobowym zespole, drugą A, okej. osobą był Adam i to mój kolega z klasy i wspólnie zajmowaliśmy się programowaniem, jeśli dobrze pamiętam, gra również miała narrację, kiedy przychodziło się koło rekwizytów, czy Kto kiedy nagrywał włączało się. narrację? Co? Kto nagrał narrację? Już teraz nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że główna postać. Potrzebowaliśmy jakiegoś dźwięku do chodzenia, do dźwięku kroków. I to rzeczywiście potrzebowaliśmy już w ostatniej chwili, prawie przed oddaniem aplikacji i wysłaniem jej na konkurs. Więc jeśli dobrze pamiętam, plułem do mikrofonu, aby stworzyć dźwięki. I to, co brzmiało u mnie w domu na maleńkich głośniczkach prawidłowo, ostatecznie, jeśli dobrze kojarzę, brzmiało jak osoba chodząca w lepkich klapkach po mokrej podłodze. To był efekt, którego troszkę nie przewidziałem. W każdym razie aplikacja była może niewielka, ale ciekawa. Wysłaliśmy ją na konkurs i akurat tak pech trafił, że w tym samym czasie pomagałem ze szkoleniami zawodowymi. Bo już wtedy Sławek się bardzo udzielał, robił różne Już wtedy właśnie projekty. robiłem różne projekty i akurat tak się zdarzyło, że musiałem jechać na szkolenie zawodowe. Ja prowadziłem wtedy szkolenie z jakichś aplikacji korelowych w dniu finałów. W tym czasie oddałem Adamowi mój komputer, całą skrzynię, niech bierze ją na konkurs, niech przedstawi i niech wygra. Taki był cel. Nasza aplikacja była Doskonale przemyślany plan. doszlifowana, piękna. Byliśmy z niej bardzo zadowoleni, musiała wygrać. I co się okazało, że ja w chwili, kiedy prowadziłem szkolenie, nie byłem w stanie pokazać mojemu koledze, jak odratować mój system w sytuacji, kiedy system całkowicie padnie. Miał tego pecha, że podczas demonstracji Czyli byliście w różnych byliśmy miastach. kompletnie w różnych miastach. Ja byłem w Katowicach, on, jeśli dobrze pamiętam, we Wrocławiu. Mój system komputerowy padł. I Adam nie był w stanie zaprezentować aplikacji w regulaminowym czasie. Okej. Nie wygraliśmy pierwszej nagrody. Natomiast przed samym końcem konkursu ja miałem na dysku dwa systemy operacyjne. Udało mu się uruchomić tą drugą kopię. Zaprezentował jurorom aplikację i wzbudziła ona tak duże zainteresowanie, że otrzymaliśmy specjalną nagrodę na konkursie ogólnokrajowym. Specjalną, tylko dlatego, że byłaby to pierwsza, ale O, to przekroczyliśmy regulaminowy super. czas. Ja pamiętam wirtualne muzeum. Pamiętam, że było doskonałe. W sensie wszystkie dinusie i całe wrażenie aplikacji bardzo ładnie wyglądało. Dziękuję, ale jednocześnie to były czasy, kiedy nie było tych wszystkich narzędzi, które można dzisiaj używać do tworzenia gier, gdzie można
zbudować pokój, używając po prostu programu graficznego i wstawić tam, powiedzmy, rekwizyty. Wszystko musieliśmy zakodować ręcznie. Pamiętam, że jeden z dinozaurów, bodajże brontosaur. Te nazwy się zmieniają cały czas. Czy diplodok? Jeden z tych dużych dinozaurów. Mieliśmy jakieś kolorowe książeczki popularno-naukowe i po prostu Adam usiadł i przepisał część dinozaura po prostu na współrzędne wszystkich indywidualnych wierzchołków, jeśli dobrze kojarzę. To samo zrobił z mapą, także bardzo równo dzieliliśmy się rolami. Ja byłem odpowiedzialny za większość programowania tego projektu. Adam w tym czasie przygotowywał wszystkie ilustracje, przygotowywał też, co będzie elementami narracji, o czym będziemy mówić w tej prezentacji. To był wymóg konkursu z kolei, więc musieliśmy jakoś połączyć te dwie rzeczy. No i tak wyglądało Wirtualne Muzeum 3D. Okej, czyli koniec liceum. Tak zaczęliśmy od matury, że oddanie tego projektu i jego ustna obrona przed komisją było moim przedmiotem technicznym, przedmiotem zawodowym na maturę. Aha, czyli twoja matura tak na dobrą sprawę była trochę jakby rozszerzona, poza stresem normalnej matury. Dokładnie tak. I miałem to ogromne szczęście, że dzięki temu, że byłem dosyć dobry w języku obcym, w matematyce, ponieważ wspólnie przygotowywaliśmy się do języka polskiego. Na mojej maturze z języka polskiego umieściłem lektury, których nie przerabialiśmy w klasie, więc to był materiał rozszerzony. Przedmiot zawodowy był zakończony szóstką. Ja uważam, że to jest tak nie fair. Sławek dostał szóstkę z matury, bo powołał się na chyba wiersze, które ja ci zwracam uwagę, że są takie fajne. Jeśli dobrze kojarzę, jednym z utworów była Rękawiczka. Mm-hmm. Nasz temat maturalny był związany z bohaterstwem Rękawiczka. Udało mi się przedstawić ten utwór trochę w takim, jako tą przewrotność bohaterstwa. I w związku z tym udało mi się całą maturę zaliczyć ze średnią 6.0, co było niesamowitym właściwie rezultatem. Gdyby ktoś się zastanawiał, jaki dokładnie wiersz chodzi o wiersz Rękawiczka Fryderyka Schillera. No, nawet dzisiaj nie pamiętam. Mniej więcej pamiętam natomiast, o czym jest to dzieło, ale udało mi się je wcisnąć w temat bohaterstwa i... Ja nie dostałam wszystkich z matury. Dostałam czwórkę z polskiego, ale z angielskiego miałam szóstkę. Tyle się podratowałam. No, tak, doskonale. Okej, no to zbliżamy się jakby do końca tego etapu i potem zdecydowałeś oczywiście, że będziesz studiować informatykę. Rozważałeś w ogóle jakieś inne kierunki, czy po prostu w twojej głowie było, że to jest ta opcja? Chciałem iść na informatykę. Troszeczkę byłem... zastanawiałem się, czy powinienem iść do Opola, czy do Wrocławia. I tutaj jest pewna historia, którą ja opowiem. Okej. Okay. No proszę. A w tym czasie moi rodzice, kiedy ja kończyłam liceum, tak właśnie Sławek kończył technikum, ja kończyłam liceum ten sam rok, moi rodzice mieli takie pewne finansowe zobowiązania, przez które ja wiedziałam, że jeżeli dociążę ich opłaceniem za jakby stancję i moje studia w innym mieście, wiedziałam, że bardzo, bardzo ich to dociąży. Także mimo, że bardzo mnie ciągnęło, żeby studiować we Wrocławiu, a zawsze była ta opcja jednak, żeby zostać w Opolu, żeby mieszkać dalej z rodzicami i po prostu nie dociążać ich finansowo. No ale ja chciałam mimo wszystko spróbować Wrocław. I pamiętam, że tak próbowałam podpytać Sławka, mimo że myśmy już wtedy byli oficjalnie parą, no, byliśmy tylko dzieciakami, więc tak na dobrą sprawę to była taka trudna rozmowa i tak próbowałam go nieśmiało wypytać, czy chciałby może ze mną do tego Wrocławia pojechać. Na co Sławek odpowiedział, że kategorycznie nie ma takiej możliwości, ponieważ jego rodzice też nie są w sytuacji finansowej, żeby go wspierać. I potem, wiele, wiele lat później, dowiedziałam się od mamy Sławka, że ona mu też sugerowała, żeby Sławek wyjechał do Wrocławia, że oni są jak najbardziej gotowi wspierać Sławka we Wrocławiu, ale Sławek odpowiedział, że Sławek nie może jechać do Wrocławia, bo Basia zostaje w Opolu. Kompletnie tego nie pamiętam, więc... Zamieszałeś. Kompletnie tego nie pamiętam. Już teraz w perspektywie czasu nawet ciężko mi powiedzieć, co było tym argumentem przekonującym. No dla mnie, jak mi powiedziałeś, że zostajesz w Opolu i jakby dodatkowo jeszcze ten ciężar jakby poczucia odpowiedzialności, że nie chcę przeciążać moich rodziców, no to też się zdecydowałam, okej, to ja też zostaję w takim razie w Opolu, oboje zostaliśmy w Opolu. To miało jeszcze trochę szersze spektrum, ponieważ po pierwsze za wygrany konkurs miałem wstęp
właściwie na opolską Czekaj, a skoro uczelnię. miałeś takie dobre oceny, to przecież bez problemu dostałbyś się gdziekolwiek. I to również było argumentem, że w Opol dostałbym się, właściwie byłem na szczycie listy osób, miałem to szczęście. No. Argumenty za Wrocławiem też były interesujące, ponieważ w Opolu informatyka nie miała programowania. We Wrocławiu, jeśli dobrze pamiętam teraz, programowanie było jednym z dostępnych kierunków, więc wydawała się jakaś kusząca. Nie wiem, nie pamiętam, dlaczego nie wybraliśmy No właśnie tak. Wrocławia. Zdecydowanie z mojej winy, natomiast... Taka dziwna historia. Jest to dziwna Mamy historia, trochę nieodżałowana. Tym bardziej, że jak mówiliśmy na początku, mój dziadek mieszkał we Wrocławiu, więc na pewno jakoś dałoby się bez problemu to zaaranżować. I potem skończyliśmy ostatecznie we Wrocławiu, bo ja pomiędzy 4. a 5. rokiem studiów uparłem się, że chcę zrobić praktyki zawodowe. Nie praktyki zawodowe, to nie były zawodowe, to po prostu w ramach studiów trzeba było zrobić. Ja robiłam praktyki w dziale chyba marketingu, już nie pamiętam. Chciałam zrobić praktyki w dziale marketingu, oczywiście w Opolu nie było szansy na coś takiego. Opole nie oferowało wtedy zbyt wielu okazji i przenieśliśmy się na wakacje właśnie do Wrocławia, gdzie ja robiłam praktyki w firmie produkującej farby do malowania mieszkań. I... Pamiętam, w tym okresie stałaś się ekspertem od kolorów ich nazw. I całych technologii, jak w ogóle, jak wybierać farby do malowania. Super to były ciekawe czasy. Nauczyłam się też wtedy trochę rosyjskiego. Warto umieć. No ale zaczęłaś studia w Opolu, ja też zaczęłam studia w Opolu. I była taka śmieszna sytuacja, że Sławek studiował na Politechnice. Na Politechnice Opolskiej. I mieszkanie, w którym ja mieszkałam z rodzicami, znajdowało się dosłownie... Dokładnie naprzeciwko budynku. Jak ja patrzyłam z okna mojego pokoju, to widziałam Politechnikę. A zaś ja studiowałam bardziej w mieście i też często musiałam jakby chodzić do biblioteki, która była zaraz obok mieszkania Sławka. Także myśmy w pewnym sensie, Sławek zaczął dużo czasu spędzać w moim mieszkaniu, w sensie nawet do stopnia, gdzie jeszcze nie mieszkaliśmy razem, ani te sprawy, ale Sławek już miał swój własny klucz, żeby móc sobie przyjść i odpocząć, jak tam było jakieś dłuższe okienko. Zaś jeśli ja spędzałam dzień w mieście, to potem udawałam się właśnie do mieszkania Sławka, gdzie mama Sławka zawsze mnie karmiła, tato zawsze częstował kawą czy jakimś domowo robionym winem. Życie bywa przewrotne, prawda? Tak tylko myślę, jak tak mówimy o rodzicach, to jest takie przewrotne, że ja nazywam się Barbara. Moja mama nazywa się Barbara. I mój tato nazywa się Sławek. Ja nazywam się Sławek. Bez względu na to, które nazwisko byś wybrała podczas ślubu. Czy jak ty byś zmienił. Czy ja bym wybrał właśnie. No, ale w każdym razie to tylko taki zbieg okoliczności. Dużo zbiegów okoliczności między nami. W każdym razie studia. Myśmy robili studia 5-letnie, ale oboje właściwie skończyliśmy studia w 4 lata, bo oboje bardzo szybko wyrobiliśmy się z pisaniem swoich prac magisterskich. Jednocześnie też oboje byliśmy dosyć dobrymi studentami i kiedy jest się dobrym studentem... Za siebie. Ja miałam swoje lepsze i gorsze lata. Ale pamiętam, że kiedy składaliśmy podania o to, żeby skończyć studia, jednym z argumentów było, że jesteśmy w miarę przyzwoitymi studentami i w związku z tym chcielibyśmy skondensować trochę nasze przedmioty w ciągu krótszego okresu i skończyć to wcześniej. Ale dla ciebie studia to właśnie nie był tylko czas studiów, czyż nie? Już wtedy i udzielałeś kompetycji, robiłeś projekty. Dokładnie tak, to był dla mnie dosyć pracowity okres. Robiłem projekty od jakichś, od stawiania sieci komputerowych, przez pisanie oprogramowania, również dla samej Politechniki Opolskiej. O, to był chyba jeden z najtrudniejszych projektów. Jeden z najdłuższych, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest coś, co wpłynęło na nasze późniejsze życie zawodowe i zwiększyło nasze szanse znalezienia pierwszej pracy w Singapurze, więc... Ciężko narzekać. Ciężko narzekać, właśnie. Robiłeś też korepetycje, czy nie? Udzielałem korepetycji, ponieważ już... Udzielał korepetycji osobom, które były na dalszych latach niż on. No właśnie, ja hobbystycznie już wtedy interesowałem się programowaniem, znałem języki, których być może nie powinienem. Języki, z którymi nie miałbym styku, gdybym kontynuował moją karierę zawodową, powiedzmy według tradycyjnego toru. Programowałeś na studiach? Więc jak wspomnieliśmy na samym początku,
TurboPascal? TurboPascal i później zacząłem programować w Assemblerze, ponieważ żeby wyciągnąć z Pascala dodatkowe kolory, grafikę wysokiej rozdzielczości w DOSie i tak dalej, trzeba było znać Assemblera. Więc nauczyłem się Assemblera na procesory PC-owe. Później nauczyłem się tych klasycznych języków, czyli C, C++. Jednocześnie to były czasy już, kiedy JavaScript czy JavaScript stawał się już powoli popularniejszy, więc języki tej klasy, wszelkie języki bazodanowe. I ponieważ musiałem udzielać korepetycji z różnych języków programowania, przychodziły do mnie różne osoby, więc dla naszego kolegi z budownictwa nauczyłem się Fortrana, później dla osób innych osób, którym udzielałem korepetycji, uczyłem się języków w stylu... co to było? Action Flash. Kiedy we Flash, język Flash miał środowisko skryptowe i również języki tego typu pochodne od JavaScript. Później uczyłem się innych języków w stylu ADA i COBOL, z których również komuś tam gdzieś tam na studiach robiłem korepetycje. I potem do tego doszła cała grupa języków na mikroprocesory, nie na komputery klasy PC, ale na programowalne układy scalone. I to powiedzmy wiązało się też głównie z korepetycjami. Nie potrzebowałem tego samemu do moich studiów. To raczej było, ktoś prosił o pomoc, ktoś prosił o korepetycję, czy o sprawdzenie programu, czy... No wiecie, tak wyglądają studia. I w tym czasie nauczyłem się całego grona języków, z którymi gdyby nie to, że musiałem z nich robić korepetycje, do dzisiaj nie miałbym żadnego styku i prawdopodobnie od chwili nauczenia się ich i skończenia tych korepetycji nie miałem styku. Tak swoją drogą powiem wam, że Sławek cały czas, jak my się znamy, całe... Ile to już lat? 15? 17? 16. 16 lat, jak się znamy. Cały czas oferuje mi, że nauczy mnie programować. Ja na razie uprzejmie dziękuję, bo skoro on umie, to może ja nie muszę. No. Ale opowiedz nam, z czego zrobiłeś pracę magisterską. Pracę magisterską. Pamiętasz ją? Pamiętam, ponieważ... Ja tylko pamiętam, że w pewnym momencie Sławek zaczął pisać pracę magisterską i przez 3 tygodnie właściwie tylko pisał pracę magisterską. Właściwie samą pracę napisałem w tydzień. W sensie przez 3 tygodnie zbierałem materiał, oczywiście przygotowywałem obliczenia i tym podobne rzeczy. Całą pracę, całą treść napisałem w około tydzień. Bo bardzo ambitnie. Ta historia wygląda troszeczkę w ten sposób, że pomiędzy 4. a 5. rokiem studiów ja bardzo już wiedziałam, że musimy wyjechać z Polski. W sensie to był już podjęliśmy tą decyzję, który podjęliśmy razem. I to nie jest tak, że to ja wyskoczyłam z tym pomysłem. Pamiętam, że kiedyś po prostu Sławek mi zasugerował, to może wyjedźmy w takim razie, skoro tyle rzeczy jakby mamy zastrzeżenia, szukamy czegoś innego, to może wyjedźmy. I jak on to zasugerował, powiedział, to może wyjedźmy do Singapuru, to mój umysł kompletnie się zapalił w tym kierunku. I ja mam coś takiego, że jak ja sobie postawię w życiu jakiś cel, to mi się włącza wizja tunelowa. Ja jestem gotowa zrobić wszystko w celu, żeby jak najszybciej ten cel osiągnąć, żeby po prostu się stało to, co ma się stać. I ja bardzo szybko napisałam swoją pracę magisterską. Jak właściwie już wiedziałam, że chcę wyjechać zaraz po studiach, to chciałam, żeby te studia się jak najszybciej skończyły. Napisałam swoją pracę magisterską właściwie w przerwie pomiędzy końcem praktyk a początkiem roku, czyli pisałam ją głównie we wrześniu. Świetnie mi się pisało, w takiej, wiecie, pusta biblioteka, wszystkie książki dla mnie, cisza, spokój, a właśnie i wtedy stworzyłam swoją pracę magisterską, pierwszą z dwóch. I ja udało mi się obronić w lutym i w kwietniu już miałam zarezerwowaną moją pierwszą pracę. I za pracą musiałam wyjechać do Katowic i myśmy już wtedy razem mieszkali, już byliśmy małżeństwem. I pamiętam, że przez to, że ja już chciałam wyjechać, bo już chciałam nabijać moje praktyki zawodowe, żeby nie jechać do Singapuru bez niczego. I tak trochę wymusiłam na Sławku, żeby on też się pośpieszył. I właśnie dlatego to wszystko potem, jak zaczęło się toczyć, to wszystko już się toczyło bardzo intensywnie, właśnie na łeb, na szyję tempo. Jednocześnie to były też czasy, kiedy wiedząc, że wyjeżdżamy do Singapuru, nie chcieliśmy przyjechać z pustymi rękami i robiliśmy certyfikaty językowe, ja dodatkowo zrobiłem certyfikację Oracle z baz danych, także wiele rzeczy w tym czasie nakładało się jednocześnie na siebie. Wracając do mojej pracy magisterskiej, ponieważ na Politechnice Opolskiej nie było programowania, które zawsze mnie interesowało i robiłem sieci komputerowe i bazy danych, większość z moich znajomych,
robiło jakieś projekty związane z tym. Natomiast ja chciałem dalej programowanie. I ciągnąc moją tradycję trochę tego wirtualnego muzeum z czasów technikum, dalej interesowałem się grafiką trójwymiarową, też w tym czasie dużo korepetycji robiłem i z DirectX-a, z OpenGL-a, ogólnie z samej idei programowania. Stwierdziłem, że muszę napisać coś z grafiki komputerowej i ostatecznie, jeśli dobrze kojarzę, ostatecznie tytuł mojej pracy magisterskiej był związany z technikami przetwarzania shaderów, czy efektów graficznych na sprzęcie kart graficznych we współczesnych grach komputerowych. Okay. Także moja praca, jeśli dobrze kojarzę teraz, rozbija się wokół tematu, jak jakość grafiki, ilość wierzchołków, rozdzielczość monitora i tak dalej statystycznie wpływa na wydajność samej gry. Czyli jak jakość grafiki, styl grafiki, dokładność i tak dalej wpływa na wydajność gry. Ostatecznie ile klatek na sekundę możesz wyciągnąć z bardzo komplikowanej sceny przy różnych kartach graficznych. Także część mojej pracy magisterskiej to było pisanie samych efektów graficznych i testowanie ich wydajności. Druga część pracy to było patrzenie, jak różne gry można przetestować na różnym sprzęcie, jaka jest wydajność i z czego ona może wynikać statystycznie. Okej. Okay. Ale to też pamiętam, że trafił ci się fajny promotor, który tak jakoś potrafił wspierać te twoje zainteresowania. Zgadza się. Pani promotor, która się mną zajęła, stwierdziła, że ona nie jest ekspertem od tematu. Oczywiście zna się na programowaniu, natomiast nie kart graficznych. Natomiast ona chętnie zapozna się z tym, co mam do przedstawienia, będzie w stanie mnie pokierować zarówno z punktu widzenia samego pisania akademickiego, jak i no oczywiście chętnie pozna temat, także nie miała nic przeciw, chętnie przyjęła mój temat, była bardzo taka pomocna i ostatecznie bardzo szybko udało mi się skończyć część pisemną mojej pracy. Tak tylko wyjaśnię, że ja i Sławek, tak jak szliśmy przez podstawówkę 8 lat jednym ciągiem bez gimnazjum, tak samo nasze studia, oboje mieliśmy opcję przejścia przez nie, kończąc pracą magisterską. Nie wiem, na ile teraz to się praktykuje. Myśmy mieli okazję wybrać ten ujednolicony program, czyli zamiast osobnego magistra, inżyniera i potem magistra, szliśmy jednym programem 5-letnim bezpośrednio po tytuł magister inżynier. Czyli w pewnym sensie nie mamy licencjata, mamy tylko magistra. Nie no, ja oficjalnie mam magistra i inżyniera. A jak wspominasz w ogóle czasy te właśnie uniwersyteckie? Bo fajne lata? Czy... Fajne, myślę, że to były czasy, kiedy wokół siebie zebraliśmy bardzo dużo znajomych. Wtedy też poznaliśmy gry fabularne. Mieliśmy okazję grać w akademiku z Dungeons and Dragons. Ja wtedy też bardzo dużo grałam w gry typu Simy, gry typu Lineage 2. A jeździliśmy na spotkania też z moimi znajomymi z tych gier na to, cały świat. To prawda. Także pod względem znajomości myślę, że to był ważny okres. To był też czas, kiedy zacząłeś swoje taekwondo. Zgadza się. A to może ja trochę opowiem, jak to było. A więc ja i Sławek zaczęliśmy mieszkać razem na drugim roku studiów. Moi rodzice w tym czasie przeprowadzili się do swojego własnego domu i zostawili jakby mieszkanie w mieście, żebym ja i moja siostra mogłyśmy z niego korzystać, ponieważ obie ja studiowałam, ona jeszcze chodziła do liceum i zamieszkaliśmy wtedy razem. I to było też dla mnie pierwszy raz mieszkania bez rodziców. Dla Sławka też i kompletnie nie wiedzieliśmy, jak gotować. Więc gotowaliśmy bardzo dużo różnego rodzaju placków, makaronów, klusek i pirogów. W sklepie nieopodal właśnie można było kupić, pamiętam, zafoliowane pierogi. Właśnie na wagę pirogi albo kompletnie nie racuchy. Nie umieliśmy gotować i po tym roku oboje zaczęliśmy się robić troszeczkę krągli i dodatkowo oboje, wiecie, zapaleni gracze, spędzający masę czasu po prostu przed monitorem, Sławek dodatkowo programujący, wszystkie hobby kręcące się wokół monitora i pamiętam, że tak zaczęłam na niego cisnąć, Sławek, idź, zacznij coś robić, zajęcia z WF-u nie wystarczą. To jest ciekawe, bo ja zawsze lubiłem wychowanie fizyczne, zawsze mnie ciągnęło do tego, ale no, w dzieciństwie byłem tym trochę grubszym dzieckiem, które stało na bramce. Jakoś tam umiałem jeździć na łyżwach, oczywiście sprawiało mi to ogromną frajdę, ale nie byłem na tyle dobry, żeby grać w drużynie hokejowej. Zawsze miałem
ten entuzjazm do sportu, ale nie przynosił ten entuzjazm żadnych namacalnych efektów w postaci dobrej kondycji fizycznej. No właśnie, więc byliśmy tak, mieliśmy po te 22 lata, 23. Tak, gdzieś tak. I pojawiła się ta potrzeba, okej, trzeba coś zacząć robić. I ja chodziłam wtedy już bardzo dużo na zajęcia z fitnessu, ponieważ zaraz koło naszego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, było w studio fitnessu, bardzo fajne ceny, bardzo dobra jakość zajęć. Jeśli dobrze kojarzę, też to były czasy po mojej krótkiej służbie wojskowej, więc już straciłem troszeczkę nabytą tam kondycję fizyczną. Ale było to pytanie, co dalej? I zaczęłam cisnąć na Sławka, zacznij chodzić na siłownię. Sławek, że nie chce chodzić na siłownię. No i było takie między nami takie ultimatum, okej, to coś sobie znajdź. I pewnego dnia Sławek mi oświadcza, że pójdzie na taekwondo. To miało... To trochę wpada w ten ciąg, o którym mówiliśmy wcześniej, że łatwo mi akceptować rzeczy, które wcześniej zrobił mój brat. Kiedy byliśmy bodajże w czasach chyba jeszcze podstawówki, nie wydaje mi się, żeby to było jeszcze już w szkole średniej, chyba podstawówki, mój brat zaczął uprawiać taekwondo. Chodził w jednej ze szkół podstawowych bodajże na... Nie, zajęcia były w moim liceum. O, nie? W czasach, kiedy mój brat zaczął ćwiczyć, wydaje mi się, że on uprawiał w jakiejś szkole podstawowej. Mogę się mylić. Okay. Doszedł do niebieskiego pasa. Także, żeby dojść do niebieskiego pasa, to trzeba jednak trochę czasu z tym spędzić, nie? Przynajmniej, tak, 2 lata? No, gdzieś półtorej roku, wydaje mi się. Powiedzmy, przynajmniej rok. Zaczął ćwiczyć. Niestety w jego przypadku zaczęły wysiadać bodajże stawy, kolana. Jednak taekwondo jest sportem, w którym bardzo dużo się kopie. Trzeba zbudować bardzo dużą wytrzymałość dolnych kończyn. No, musiał przerwać. I w czasach, o których mówimy, kiedy ja wziąłem się za taekwondo, mój wybór był głównie podyktowany tym, że nieopodal znajdowała się wtedy szkoła. W tym przypadku była to bodajże szkoła średnia, która w sali gimnastycznej wieczorami kilka razy w tygodniu oferowała treningi taekwondo. Ponieważ było to blisko, ich grafik zajęć pasował do tego, co chcieliśmy robić. I zawsze ciągnęło mnie też do sportów, szczególnie tych, które są niekoniecznie sportami zespołowymi, ale tymi sportami, których w przeciwności do siłowni nie robi się samemu. Nie. A, czyli żeby był ten kontakt z innymi. No właśnie, wydaje mi się, że to jest też motyw, który pojawia się do dzisiaj w moim życiu, jest to, że zawsze lubiłem kontakt z ludźmi. Nie... To trochę nie trafiłeś ze swoim zawodem. No, prawdopodobnie tak. Ale nie potrafię na przykład znaleźć sobie inspiracji, czy tego... zainteresowania jakąś dyscypliną, czy na przykład sportem, jeśli mam robić to sam. Nie potrafię, powiedzmy, obudzić się rano i ćwiczyć codziennie rano, dlatego, że nie ma w tym żadnej motywacji dla mnie, ponieważ musiałbym robić to sam. W tamtym czasie oznaczało to, że potrzebuję czegoś, co ćwiczy się w ramach drużyny. I taekwondo wydało się bardzo, bardzo takim ciekawym pomysłem. Ostatecznie okazało się, że zapisałem się do dokładnie tych samych instruktorów, których lata wcześniej miał mój brat. Także zarówno główny trener, jak i trenerka. To byli ci sami ludzie. Troszeczkę później okazało się, że nawet niektórzy znajomi z tamtych czasów, kiedy zaczynał mój brat, jeszcze aktywnie ćwiczą. No, zacząłem ćwiczyć taekwondo i uprawiałem je aż do czasu, jak właściwie już przygotowywaliśmy się do wyjazdu do innego miasta, do Katowic, niedaleko przed naszym opuszczeniem Polski do Singapuru. Okej, chcesz opowiedzieć trochę o swojej pierwszej pracy zaraz po studiach? Pierwsza praca po studiach. Jak ci się podobnie będzie podobać. Pierwsza praca po studiach była w Katowicach. W tym czasie ty znalazłaś zatrudnienie w Katowicach. Tak, ja pracowałam w firmie, która sprzedawała różne artykuły biurowe. Także sporo się wtedy nauczyłam, na przykład o piórach. Klasyfikowaniu długopisów. Długopisach. I ty, jeśli dobrze pamiętam, powiedziałaś, że ty chcesz wyjechać do Katowic, ja mogę jechać za tobą. Ja naprawdę, ja wtedy już wiedziałam po prostu, co chcę robić i byłam troszeczkę sfrustrowana, że Sławek taki jakoś nie do końca wpadł na ten sam tor, co ja. To były czasy, kiedy Basia skończyła swoje jedne studia, na drugie już w tym okresie, ponieważ wiązało się już tylko z okresem zbliżania się do obrony pracy dyplomowej. Już miałam wynegocjowaną się... właśnie, że mogę się obronić wcześniej, już musiałam tylko dokończyć kilka rzeczy. No właśnie, mogłaś pojawiać się w Opolu tylko od czasu do czasu w takim razie. Mm-hmm. I w związku z tym przeprowadzka do Katowic wydawała się osobnym wyborem. Ja w tym czasie skończyłem swoje studia w kwietniu i no, mogłem pojechać za tobą i znalazłem pracę w firmie zajmującej się oprogramowaniem
tworzenie oprogramowania dla przemysłu medycznego. Pamiętasz, musiałeś wysłać CV, zanim ktoś to... Nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że w tym czasie, może nawet przed tym czasem, bardzo udzielałem się na forum forprogrammers.net. To było duże forum internetowe dla programistów związanych głównie z językami Delphi, TurboPascal, no też z innymi językami programowania. I stałem się tak jednym z takich bardziej regularnych członków tego forum. I w związku z tym bardzo często odpowiadałem na bardzo techniczne pytania ludzi o jakieś detale języka, o jakieś takie drobne zawiłości. Stałem się specjalistą od tego typu rzeczy. I pamiętam, że poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, która zawierała w sobie element testu. Na papierze po prostu takiego raczej testu, nie praktycznego, a teoretycznego. I cały test podobno był bardzo trudny. Podobno, ponieważ zrobiłem w nim tylko dwa błędy, które były takie kompletnie nietypowe. W sensie, I pamiętam właśnie z późniejszym moim bodajże szefem, rozmawiałem i pytał, skąd ja wiem te wszystkie dziwne rzeczy, natomiast nie potrafię odpowiedzieć na takie dwa, no powiedzmy, średniej trudności pytania. To... Myślał, że może chcesz, wiesz, może ty chcesz go jakoś przetestować, skryptyczne odpowiedzi. Nie, ale myślę, że to pokazuje moje zainteresowanie programowaniem jako dziedziną w ogóle, nie tylko, że umiałem programować, ale to było moje hobby. Czytałem o programowaniu, potrafiłem wcześniej po prostu w czasach studiów pożyczyć sobie jakąś książkę o konkretnym języku programowania i czytać ją trochę jak literaturę fabularną, jak beletrystykę. Tylko dlatego, że po prostu mnie to interesowało i rozumiem, że dla niektórych może to być po prostu bełkot, ale ja w tym znajdowałem wiele takiej inspiracji, wiele ekscytacji. To były ciekawe tematy dla mnie. Okej, czyli zacząłeś swoją pracę i ja wtedy też pracowałam, także bardzo szybko zaczęliśmy pracować po studiach i może to zabrzmi dziwnie, ale myślę, że bardzo nam pomogło, że myśmy szukali pracy koło marca, kwietnia, kiedy nikt zasadniczo nie szuka pracy na rynku. No właśnie, to był jeden element, a drugi, że dobrze się to tak z perspektywy czasu patrząc zgrało z naszym wyjazdem, ponieważ pracowaliśmy tam przez właściwie kilka miesięcy, na które składał się okres próbny, nasz okres wypowiedzenia, kiedy podjęliśmy decyzję o ostatecznie wyjeżdżamy. Właśnie ta historia jest taka trochę trudniejsza, bo prawda jest taka, że ja planowałam, że przynajmniej rok przepracujemy, zanim wyjedziemy do Singapuru. Ja nie chciałam jechać do Singapuru, nie mając praktycznie w ogóle doświadczenia, mimo że oboje nabiliśmy różne doświadczenia jeszcze za czasów studiów, poprzez praktyki, projekty. To jednak zupełnie inaczej wygodna niż pełnoetatowa praca. Ale mniej więcej po miesiącu mojej pracy dziekan drugiej uczelni, na której jeszcze brakowało mi jednego magistra, z jakichś powodów wycofał swoją zgodę na mój przyspieszony tryb zakończenia studiów. Nie podobało mu się, że za rzadko pojawiam się na uczelni, zaczął mi zarzucać, że nie jestem w pełni jakby oddana samej kwestii studiów i ja byłam zmuszona zrezygnować z pracy w Katowicach, po tym jak zaciągnęłam tam Sławka, wrócić do Opola i przez kilka miesięcy jakby pojawiać się bardzo dużo na uczelni, żeby pozwolono mi szybciej się obronić, bo jeżeli nie obroniłabym się jakby w tym oryginalnym toku, to potem by się to przedłużyło jakby o dodatkowe tam chyba 8-9 miesięcy jakby do kolejnego roku, żebym się broniła razem jakby z całą kohortą studentów. Całą kohortą moją. Także ja musiałam zrezygnować i w pewnym sensie miałam takie wrażenie, że jeżeli rezygnuję z tej pracy, to już nie warto po raz kolejny szukać pracy w Polsce, że w takim razie powinniśmy w lecie tego roku, już w sierpniu, wyjechać do Singapuru zaraz po tym, jak się obronię. W sensie miałam plan się obronić pod koniec czerwca, poczekać miesiąc na wydanie wszystkich dokumentów i w sierpniu już wyjechać. No ale to postawiło Sławka w takiej dziwnej sytuacji, gdzie ja mu oświadczyłam, że no tak, no przyspieszony plan, wiem, że znalazłeś pracę, wiem, że wszystko idzie fajnie, ale... No właśnie, tym bardziej, że pracował w dobrej firmie z ciekawymi ludźmi, dobrze płatna, nie można na to narzekać, więc w pewnym sensie musiałem złożyć moje wypowiedzenie kilka dni po zakończeniu mojego okresu próbnego. No niestety musieliśmy się rozstać, takie jest życie. I ostatecznie zgodnie z planem, w sumie z nowym planem, w sierpniu wyjechaliśmy do Singapuru. W tym roku będziemy celebrować naszą 9. rocznicę przyjazdu do Singapuru. Myśmy przyjechali 16 sierpnia. Co wypada mniej więcej tydzień po święcie narodowym. Akurat zdarzyło nam się przegapić w 2008 tą wielkie celebracje i świętowanie związane z
Świętem Narodowym. I przyjechaliśmy właśnie do Singapuru w sierpniu 2008. I Sławek właściwie bardzo szybko znalazł pracę. Miałem to szczęście, że wysłałem to całkiem sporo aplikacji o pracę. Niestety z Polski nikt nie odpowiadał. Może to dystans, może nie to, żeby... To też natura rynku, ale też tak od razu zaznaczę, że my tutaj wchodzimy już na obszar emigracji do Singapuru i zawsze jak my o tym mówimy, to potem dostajemy całą masę maili od osób, które też chciałyby wyjechać do Singapuru i liczą, że mogą się czegoś nauczyć z naszego doświadczenia. Ja podkreślam, to było 9 lat temu. No właśnie. Dwie rundy wyborów parlamentarnych w Singapurze temu, prawo nastroje. I sytuacja, nastroje, wszystko się zmieniło przez te 9 lat, także my to opowiadamy tylko bardziej dla waszej rozrywki, niż żeby tutaj kogoś edukować czy inspirować, jak ma znaleźć pracę w Singapurze, także myślę, że to trzeba podkreślić. No, może rzeczywiście. No ale wracając już do samej historii, udało mi się, z Polski nie udało mi się otrzymać żadnych ofert pracy, ale kiedy znalazłem się na miejscu, byłem dostępny nagle, odezwały się do mnie dwie firmy, w sensie dwie firmy są tutaj ważne, ponieważ jedna z sektora medycznego, jak wspomniałem wcześniej, w Polsce ostatnia moja praca to było tworzenie oprogramowania dla sektora medycznego. Właściwie bardzo podobny typ oprogramowania. Oni chcieli tutaj stworzyć i w związku z tym byli zainteresowani mną. No i druga firma, z którą zostałem właściwie do dzisiaj, zajmująca się produkcją oprogramowania dla sektora energetycznego? Energetycznego, to byłoby zbyt szeroko powiedziane, dla sektora naftowego bardziej, dla producentów ropy i gazu, właśnie wydobywców. Jesteś tą firmą do dziś i pracujesz jako programista. Obie firmy chciały mnie zatrudnić, jedna zaoferowała wyższą pensję, tą przyjąłem, natomiast potem, kiedy już podpisałem kontrakt, druga dzwoniła do mnie, że co prawda nie są w stanie zaoferować mi wyższej pensji, ale mimo wszystko bardzo, bardzo im zależy. No niestety musiałem im powiedzieć nie, jednak różnica w pensji była prawie dwukrotna. To może opowiedz nam trochę o powrocie do taekwondo w Singapurze. Jak to wyglądało, do jakiej szkoły trafiłeś i jak w ogóle to poszło? Powrót do taekwondo w Singapurze zajął nam trochę jednak czasu. Po przyjeździe tutaj zapisaliśmy się na po prostu zwykłą siłownię. Troszeczkę ciężko było w sobie znaleźć to zaparcie, aby wrócić bezpośrednio do treningów. I przez jakiś czas chodziliśmy po prostu samemu, wspólnie ćwicząc na przyrządach i budując swoją masę mięśniową. Także mięśnie miałem, natomiast nie miałem kompletnie wtedy tej energii w sobie. Jednak taekwondo jest bardzo szybkim sportem, wymaga dużej, nie tylko takiej wytrzymałości, ale również koordynacji. To jest szybkości. Szybkości właśnie. To jest coś, czego nie da się w sobie zbudować po prostu samodzielnie chodząc na siłownię. Chodzenie na siłownię było takim trochę wygodnym wyjściem z naszej sytuacji. Myśmy się spotykali po pracy, szliśmy razem na kolację i potem praktycznie od razu jechaliśmy na siłownię kilka stacji metra. Pasowało nam to do naszego planu dnia, natomiast zawsze w głowie była ta myśl, że kurczę, fajnie byłoby wrócić z powrotem do treningu. I wtedy też pamiętam, że to ja cię przycisnęłam. Z jakichś powodów w pewnym momencie zaczęło mnie denerwować, że nie chodzisz na taekwondo, tylko chodzimy na tą siłownię. Widzę, że nie jesteś tam szczęśliwy i zaczęłam cię dręczyć. Czas wrócić na taekwondo. No właśnie, jeszcze z Polski nie wyjechałem z jakoś specjalnie wysokim pasem. Akurat tak się zdarzyło, że po pierwsze miałem troszkę mało w sobie zawzięcia, żeby być regularnym, jeśli chodzi o przystępowanie do egzaminów na wyższe pasy, a jednocześnie, jeśli dobrze kojarzę, kilka razy zdarzyło się, że egzaminy na studiach pokryły się jakoś mniej więcej z okresem egzaminów na wyższe pasy, więc tak naprawdę do Singapuru przyjechałem tylko z żółtym pasem, pomimo że ćwiczyłem prawie półtora roku, jeśli dobrze kojarzę. Okay. Także powinienem być dużo wyżej. Ale ja też pamiętam, że ty w Polsce przebąkiwałeś, że ciebie bardziej interesuje po prostu samo ćwiczenie niż koniecznie zdobywanie pasów. No właśnie, także ciężko mi teraz powiedzieć do końca, czy niemożliwość chodzenia na egzaminy taekwondo był raczej wymówką, czy rzeczywiście... Życie nie jest czarno-białe, prawda? No właśnie, ale wróciłeś w Singapurze na taekwondo i chcesz opowiedzieć trochę o szkole, do której trafiłeś? Trafiłem... W Singapurze taekwondo składa się tak jakby z dwóch głównych typów szkół. Pierwsze to są szkoły powiedzmy prywatne, całkowicie prywatne studia, powiedzmy sieci. Niektóre z nich są całkiem spore. No i jest dużo takich mniejszych szkół taekwondo przy jakiś community center. To jest odpowiednik mniej więcej młodzieżowych domów kultury z Polski. Takich bardziej, czasami nawet osiedlowych miejsc,
które oczywiście mają mniejsze klasy, ale oczywiście też mniejsze koszta. W tym przypadku akurat stwierdziliśmy, że być może warto zapisać się do takiej dużej, prestiżowej szkoły i taką też wybraliśmy. Akurat jej lokacja, akurat ta szkoła oferowała wiele miejsc i jedną z ich lokacji. Jedna z ich lokacji. Słowo lokacja dziwnie brzmi. Ale jedna z ich sal treningowych znajdowała się mniej więcej między naszym domem a moją pracą, więc w teorii byłem w stanie po pracy pojechać na trening i po treningu byłem już w połowie drogi, może w jednej trzeciej w kierunku domu. Także pasowało nam to geograficznie po prostu. No, była to oczywiście troszeczkę droższa szkoła, więc no ale w tym czasie stwierdziliśmy, że możemy sobie na to pozwolić. Myślę, że często jak mówisz o taekwondo, wiele razy spotkaliśmy się z pytaniem, czy sposób trenowania taekwondo w Polsce, a w Singapurze, bo w Singapurze miałeś okazję trenować pod okiem, zresztą do dziś trenujesz pod okiem Koreańczyków. Czy bardzo różni się format trenowania? Kiedyś powiedziałbym, że nie bardzo, natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że zaczyna się różnić, ale to też jest kwestia tego, jak w Singapurze ewoluuje sam sport. Jak zaczynałem taekwondo w Singapurze, zajęcia miały podobny format, a więc był jeden, może kilku trenerów prowadzące po prostu ćwiczenia fizyczne, potem rozgrzewające studentów do powiedzmy kopnięć, do jakichś konkretnych technik i jednocześnie, kiedy czas na to pozwalał, studenci uczą się układów, które są tradycyjnym elementem taekwondo. Także konkretnych kombinacji, całych ciągów kombinacji różnych technik. Natomiast teraz w związku z tym, że w Singapurze ten sport ma bardzo konkretne wymagania, już koordynowane na poziomie krajowym dla wszystkich szkół, bardzo często jest tak, że w wielu szkołach uczy się prawie, że podążając za bardzo konkretnym programem, także oczywiście rozgrzewka, potem ćwiczenia fizyczne, potem bardzo konkretne techniki, które będą oczekiwane przez Federację Taekwondo na następnym egzaminie na wyższy pas i potem układy i koniec zajęć. I na następnych zajęciach dokładnie ten sam format. To ja otwieram puszkę piwa. A ty, Sławku, opowiedz nam, jak potoczyły się losy twojego taekwondo po tym, jak już zdobyłeś czarny pas, bo to jest taki moment, w którym jakby trzeba wybrać dla siebie dalszą ścieżkę w tym sporcie. Zgadza się. Jeszcze w czasach, kiedy miałem kolorowe pasy, czy przechodziłem przez wszystkie kolorowe pasy, starałem się uczestniczyć w zawodach. Zawody taekwondo mają jakby dwie dyscypliny. Jedną z nich są po prostu walki, sparingi, a druga to owe wspomniane układy, które po prostu należy wykonać, popełniając jak najmniej błędów, za które odejmowane są punkty. Oczywiście jako, powiedzmy, niższy pas starałem się brać udział w zawodach układów, ale z czasem przestało mnie to trochę interesować i starałem się raczej podążać w stronę walki, sparingów, z którymi zostałem do dzisiaj. Natomiast oczywiście, jeśli... To jest taki trochę śmieszny, bo Sławek jest bardzo pokojową osobą. To nie jest ktoś, kto kiedykolwiek by wyskoczył na kogoś z pięściami, bo się rozzłościł. A Sławek jest zawsze bardzo, bardzo spokojny. Chciałbym powiedzieć, że pozory mylą, ale w tym przypadku... Więc to zainteresowanie tą bardziej bitewną stroną sportu walki jest takie, powiedziałabym, to nie jest coś, co myślę, że jak się ciebie zna, to jest to naturalne oczekiwanie. Ale może to wynika też trochę po prostu z samej budowy ciała, kiedy ćwiczy się układy, większość wykonania jest w miarę statyczna, więc wymagane jest bardzo duże rozciągnięcie mięśni, umiejętność robienia szpagatu, utrzymania nogi w powietrzu bardzo wysoko i tym podobne, ale niewymagany jest taki typ wysiłku bardzo dynamicznego, nie trzeba być jakoś specjalnie szybkim, nie trzeba... I w tym czasie już byłeś też taki dość aktywny w taekwondo, już też trochę jako sędzia podczas zawodów, miałeś już wtedy kwalifikacje, jako trener też już powoli zaczynałeś. Jeszcze nie jako trener, natomiast jako sędzia. W Singapurze jest zasada, szczególnie na zawodach wyższej rangi i również narodowego poziomu, że aby wystawić pewną ilość zawodników, szkoła musi również wystawić sędziego, jurora. I zaoferowałeś dla swojej szkoły, że skoro wysyłają cię na raczej zawody, to... poproszono mnie, że jest część młodszych zawodników, oni na ogół mają zawody w inne dni niż ci starsi,
niż seniorzy. Bardzo często zawody, które są rozbite na dwa weekendy. Ja bym samemu startował w drugi weekend, ale w pierwszy weekend potrzebowano sędziego i zostałem poproszony, żeby wyrobić sobie te kwalifikacje. To może ja trochę opowiem o tej walce z tym Koreańczykiem. To nie były pierwsze zawody, na które myśmy poszli ze Sławkiem. Już wtedy Sławek był taki trochę otrzaskany, dosłownie w przenośni, jeśli chodzi o zawody. I przechodzimy na zawody i właśnie zbliżała się walka i Sławek miał stanąć do walki z jakimś Koreańczykiem. No, jak wspomniałem, nazwisko na liście nie mówiło mi kompletnie nic. No i ponieważ Koreańczycy, wiadomo, pochodzą z kraju, w którym zrodziło się taekwondo, wiadomo było, że łatwo nie będzie. I kiedy Sławek zaczął się już zbierać, żeby wejść na kort, zaczęła do nas docierać informacja, że ten Koreańczyk jest trenerem taekwondo, co nie jest niczym szczególnym, bo tak jak wspominałam, sam Sławek też zaczął się już wtedy udzielać trochę bardziej. Nawet moi trenerzy często byli Koreańczykami. No właśnie, i też to, że trenerzy startują w zawodach, to nie jest nic szczególnego, no ale no więc wiedzieliśmy, że to nie dość, że Koreańczyk, to jeszcze trener, także o, będzie ciężko. I jak Sławek już właściwie wszedł do tej takiej jakby poczekalni, czekając na zawody, stało się bardzo jasnym, kogo trenuje ten trener. Ten trener trenuje drużynę narodową. Najlepszych zawodników taekwondo z całego Singapuru, ten koleś ich trenuje. I teraz mój mąż ma iść skopać mu tyłek. Spotkaliśmy się w walce finałowej. Więc wchodzą oboje na ring i w tym momencie wszystkie oczy kierują się na ten ring. Były trzy ringi, na których... Zawody odbywały się w hali sportowej. Trzy ringi były rozstawione w centrum, wszystkie oczy skierowały się na ten konkretny ring i nagle zapadła taka cisza. Ja myślę, że Sławek nie zdawał sobie z tego sprawy, bo wiem, że jak zawodnicy wychodzą na ring, to jest właściwie... Włącza się, ma się te klapki na oczach, to skupienie, właściwie wszystko dookoła przestaje mieć znaczenie, nie ale wraca wszyscy, się na to uwagi. Po prostu patrzyliśmy, co się tam dzieje na tym korcie i... Zaczyna, w sensie sędzia na macie pokazuje, że zaczyna się walka i oni tak jakoś tak krążą wokół siebie, krążą i nagle Sławek cap, kopnął go i wszedł punkt. Sławek wbił pierwszy punkt w rundzie i jak tylko to się stało, po całej sali przeszło kolektywnie. No i to jest mniej więcej koniec pozytywnej części historii, bo potem jakby cała reszta rundy to był Koreańczyk, bardzo chciał Sławkowi wybić punkt, ale Sławek się nie dał do końca. Przez pierwszą rundę stawiałem bardzo dużo opór. Akurat jedną z moich silnych stron jest omijanie ataków. Akurat mam, jestem zwinny. Nie jestem może specjalnie szybki, jestem raczej dużym i ciężkim zawodnikiem, ale jestem dosyć zwinnym i mam dosyć dobrą koordynację ruchową pod tym względem. Ale w drugiej rundzie, w taekwondo jest ta zasada, że typowa walka trwa trzy rundy, chyba że po drugiej rundzie jest różnica punktów zbyt duża, powyżej 12 punktów walka jest przerywana. No i niestety druga runda była ostatnią. Jeśli dobrze pamiętam, rezultat walki był 21-1. To wyglądało trochę tak, jakby ten Koreańczyk po pierwszej rundzie poszedł sobie na bok, porozmawiał z osobą, która była wystawiona jako jego trener, bo kiedy idziecie na zawody, musicie zawsze przyjść z osobą, która jakby reprezentuje waszego trenera. To jest osoba na przykład, która zgłasza wasze faule i w sensie, że na przykład coś źle zostało wam policzone i tego typu sprawy. Że prosi o przejrzenie nagrania wideo i tak dalej. A więc on sobie tam pogadał z tą osobą, pomyśleli przez chwilę, popatrzyli na Sławka, a wchodzi z powrotem na ring i rozsmarował po ringu Sławka serią bardzo szybkich kopnięć, tak jakby wymyślił, jak Sławek nie jest w stanie się obronić. I jak tylko udało mu się jakby przełamać obronę Sławka, to zaczął wbijać te punkty jak najszybciej, żeby tylko zdobyć tą krytyczną przewagę. Jeśli pomyślicie, że kopniak w głowę to są trzy punkty, tak naprawdę był w stanie wykonać około 7 kopnięć, tak naprawdę trochę więcej, ale powiedzmy poniżej 10 kopnięć, żeby wygrać z takim rezultatem. I on sobie to bardzo dobrze wymyślił właśnie. Co jeszcze ważne, podczas tej walki byłem liczony na knockout. W sensie wykonał tak potężny kopniak. Zadzwoniło po sali. W czasie, kiedy ja atakowałem, że do dzisiaj na klatce piersiowej mam ślady po jego kopnięciu po tych wszystkich latach. No ale z drugiej strony, czego innego spodziewać się po kimś, kto został zatrudniony, żeby trenować najlepszych zawodników klasy narodowej. Dokładnie. Ale co jest ważne? Ważne jest, kim był jego trener podczas wyjścia na tą walkę. Jego trenerem była kobieta, która jest bardzo
ukoronowanym laureatem wielu lokalnych zawodów taekwondo? Dawniej w historii, wliczając w to lokalne mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, jest jedna z najważniejszych osób w singapurskim taekwondo. I ta osoba prawdopodobnie wróci do nas w dalszej części tej historii. W każdym razie ta kobieta jest jakby zwierzchnikiem wszystkich trenujących zawodników w Singapurze. W każdym razie Sławek zszedł z maty, mimo że zszedł jako przegrany, zszedł jako osoba, która kopnęła trenera drużyny narodowej. Miałem punkt, ważne. Było nie to, że przegrałem 21-1, ale że było do 1. No właśnie, ale chyba wyszedłeś z tego pojedynku z połamanym żebrem, bo pamiętam, że miałeś takiego siniaka na klatce piersiowej, że aż trzeba było iść do lekarza i poprosić o środki znieczulające. Zgadza się. I co, może byłem trochę głupi i naiwny, że nie pociągnąłem tego tematu trochę dalej, bo podejrzewam, że miałem połamany żebro. Ale no... Ślad mam do dzisiaj. Dzisiaj już nie stanowi żadnego problemu. Jest to tylko taka trochę bolesna pamiątka. No ale jakby konsekwencją tej wygranej było, że udało ci się nawiązać właśnie kontakt z tą... Z trenerką. No ale jest jeszcze kilka moich przygód po drodze. Ponieważ był to już okres właśnie, jak wspomniałaś, w rejonie czarnego pasa. W taekwondo jest tak, że łatwo zdobywać kolorowe pasy. Między jednym pasem a drugim są zwykle 3 miesiące, co jest czasem wystarczającym na to, żeby nauczyć się nowych wymaganych technik, nowego układu i po prostu przygotować się do następnego egzaminu. Kiedy osiąga się czarny pas, okres czekania między jednym a drugim pasem liczy się w latach. Między jednym a drugim danym. Dan to jest poziom czarnego pasa. Tak. Kolejny poziom czarnego pasa. Także z pierwszego na drugi dan trzeba czekać przynajmniej rok. Z drugiego na trzeci 2 lata i tak dalej. I to jest bardzo długi okres. Trzeba w sobie w tym czasie wciąż utrzymać to zainteresowanie sportem. Kiedy nagle instruktorzy przestają się koncentrować na tobie i zaczynają się koncentrować na tych zawodnikach, którzy podchodzą do egzaminów co 3 miesiące, no trzeba wymyślić, co ze sobą zrobić. I w tym czasie ja wpadłem na pomysł, że to dobry okres, żeby wziąć się i przygotować do bycia trenerem samemu. Także podjąłem, zapisałem się na kurs, zarówno po stronie taekwondo, jak i po stronie czegoś, co w Singapurze odpowiada Ministerstwo Sportu. Wyrobiłem sobie kompetencje i zacząłem tak naprawdę gdzieś tam udzielać się, gdzie mogłem, jako instruktor. Podczas jednego z seminariów, które jest wymagane dla wszystkich instruktorów taekwondo i trzeba to seminarium, powiedzmy, brać w nim udział co 3 lata, by utrzymać certyfikację jako trener, spotkałem ową kobietę, trenera drużyny narodowej. I zapamiętałem mnie z tej walki i oczywiście kopnąłeś jej trenera. Wywiązała się między nami rozmowa, czy byłbym zainteresowany w takim razie trenować z drużyną narodową. I oczywiście to było coś ważnego dla mnie. To jest jednak zaszczyt zostać personalnie zaproszony, mimo że ze względu na nasz status my dalej jesteśmy w Singapurze tylko jako tymczasowi pracownicy. Wiadomo było, że Sławek nigdy nie będzie w stanie reprezentować Singapuru, ale... Nie jestem Singapurczykiem i wiekowo też jestem obecnie najstarszym zawodnikiem, który trenuje z częścią sparingową, jednym z najstarszych w ogóle, który trenuje z drużyną obecnie w tym aktywnym, młodym składzie. Ale myślę, że ta pani, o której mówimy, ta trenerka, a myślę, że ona bardzo ceni w Sławku to, że właśnie Sławek mimo wieku, mimo zobowiązań zawodowych trzyma się taekwondo, bo w Singapurze jest troszeczkę tak, że o ile młodzi bardzo chętnie udzielają się w taekwondo, właściwie jak tylko zaczynają pracę, tylko pojawia się opcja życia zawodowego, taekwondo jest porzucane. Tym bardziej, że jest to też bardzo często okres, kiedy przed zdobyciem pracy jeszcze zaliczają służbę wojskową, która w Singapurze jest 2-letnia i izoluje ich kompletnie od drużyny, z którą wcześniej ćwiczyli prawie dzień w dzień. Ale przez to ciężko jest wykreować taką jakby elitę taekwondo, tych elity trenerów, zawodników, sędziów na poziomie międzynarodowym. I wydaje mi się, że zostałeś zaproszony do drużyny międzynarodowej nie tyle po to, żeby pełnić w niej jakieś super ważne funkcje, tylko właśnie, żeby inspirować pewną relację, którą można mieć z taekwondo, nawet kiedy jest się osobą dorosłą. Być może. I
mimo wszystko dla mnie, jak wspomniałem wcześniej, jest to ogromny zaszczyt jednak, ale jednocześnie no, muszę dawać z siebie bardzo dużo trenowanie z drużyną narodową. To jest kompletnie inny poziom niż trenowanie po prostu w jakimś klubie kilka dni w tygodniu, czy właściwie powiedzmy dwa razy w tygodniu, powtarzając w kółko te same układy, te same kopniaki. Może opowiedz trochę, jak to wygląda, jak często możesz chodzić na takie zajęcia, kiedy się odbywają i ile osób się na nich pojawia i tego typu sprawy. Trenowanie z drużyną narodową ma to do siebie, że w sezonie, szczególnie zbliżających się zawodów, nagle na treningach pojawia się bardzo dużo osób, ale większość z nich może i stara się pojawiać na treningach 6 razy w tygodniu. Czyli zajęcia są 6 razy Zajęcia odbywają się 7 razy w tygodniu, przy czym drużyna sparingowa ma jeden dzień wolnego i w tym przypadku jest to sobota. Mhm. Natomiast drużyna robiąca układy ma jeden dzień wolnego i jest to piątek. I ty możesz się pojawiać na tylu zajęciach, na ilu chcesz, prawda? No, ty nie masz żadnego zobowiązania. Im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Potem oczywiście po każdych zajęciach trzeba wpisać swoją obecność do dziennika i z perspektywy czasu patrzy się potem na to, jak wiele zajęć się ominęło. W teorii mogę chodzić 6 razy. Oczywiście ze względu na pracę, ze względu na to, że studiuję też w tym czasie. Powiedziałbym, że zjawiam się tam 2-3 razy w tygodniu i to myślę, że jest tyle, ile mniej więcej chciałbym się tam pojawiać. No, być może bardziej w stronę 3 niż 2. Ciężkie są treningi? O, treningi są strasznie ciężkie. Ile godzin? Trening trwa 2 godziny, jest w godzinach wieczornych w 7:30 do 9:30 i typowo zaczyna się pół godziną rozgrzewką. I zależnie od dnia oczywiście są to albo czasami same walki, czasami same ćwiczenia fizyczne. Kiedy chodzicie do klubu bardzo często, w sensie do klubu, do szkoły taekwondo, ćwiczenia bardzo często mają taki charakter, aby utrzymać każdego w formie. Natomiast kiedy ćwiczy się z drużyną narodową, są to bardzo konkretne ćwiczenia w stylu dzisiaj ćwiczymy powiedzmy mięśnie łydek, ćwiczymy kolana, ćwiczymy skakanie. To są bardzo często ćwiczenia mające bardzo konkretny, oczekiwany efekt. Okay. No i po dwóch godzinach, prawie dwóch godzinach ćwiczeń na zakończenie pozostaje coś, co my nazywamy ostatnie 5 minut, czyli w odcinkach minutowych lub 30-sekundowych oczywiście utrzymywanie pozycji jak do pompki. Nie wiem, jak się nazywa plank pose po polsku. Leżycie na właściwie łokciach i z wyprostowanym ciałem. Też nie znam terminologii. Niestety. To jest jedna z tych rzeczy. Kiedy ćwiczyłem taekwondo w Polsce, większość technik nazywaliśmy po koreańsku i wszystkie kopnięcia miały koreańskie nazwy. Natomiast ćwiczenie oczywiście nazywało się po polsku. Kiedy przyjechaliśmy do Singapuru, okazało się, że tutaj wszyscy posługują się wyłącznie anglojęzycznymi nazwami, więc zawodnicy nawet nie znają często koreańskich odpowiedników kopnięć, ponieważ przyjętymi są nazwy angielskie, no ale to samo wiąże się z ćwiczeniami. Ćwiczenia oczywiście naturalnie są tutaj po angielsku. Okej, to myślę, że chciałbyś coś jeszcze powiedzieć o taekwondo? Nie wiem, czy jest coś tutaj do dodania. Dalej jestem aktywnym zawodnikiem. W tym roku Sławek też, mam nadzieję, stanie w końcu do walki. W zeszłym roku przegapiłeś zawody, ponieważ nie było żadnej osoby w twojej kategorii wiekowej i wagowej. Po prostu muszę trafić w kategorię, w której będzie ktoś inny, z kim mogę się zmierzyć. Więc mamy nadzieję, że w tym roku znajdzie się ktoś, komu skopiesz tyłek. Mam nadzieję, że nie będzie to znowu jakiś trener drużyny narodowej. Wasz obecnie trener, który trenuje Sławka, nie jest tym, z którym zmierzył się w ringu? Niestety ze względu na kontuzję bardzo dotkliwą kolana, poprzedni trener, ten, z którym wbiłem jeden punkt, musiał przestać trenować drużynę i wrócić do Korei na rekonwalescencję? Na rekonwalescencję. No ale nie wygląda na to, żeby miał wrócić do Singapuru. I z tego, co rozumiem, nie do końca wygoił ją, wrócił do Singapuru na krótki czas. Kontuzja się odnowiła i wrócił chyba na stałe do Korei. W międzyczasie zespół został przejęty przez innego trenera. Który jest wystarczająco młody, że nie ma ryzyka, że będzie Sławka kategorii wiekowej. Nawet jeżeli bylibyście się w stanie spotkać wagowo. Prawdopodobnie nie spotkamy się w kategorii wiekowej. Wagowo jest prawie identyczny jak ja.
jest niesamowicie szybki. No też jest dużo młodszy, to dzieciak. Nie, widzicie, no 26 lat. My mamy w tym roku 33 lata, także możemy patrzeć na 26-letnie osoby i mówić, kategorie wiekowe w taekwondo są mniej więcej 18 do 30 i powyżej 30 w górę, chociaż w ostatnich latach federacja taekwondo stara się próbować inne kombinacje, aby znaleźć taki sposób łączenia zawodników, gdzie zawodnicy, którzy trenują w ramach szkół, uniwersytetów, byli w innej kategorii niż zawodnicy, którzy po prostu już w ramach własnego czasu po pracy zawodowej trenują, ponieważ oczywiście tam może być różnica wręcz klas zawodników. A ty wspomniałeś tak trochę o tym, że nie jesteś w stanie trenować 5 razy w tygodniu, bo studiujesz. Czy chciałbyś opowiedzieć troszkę więcej o tym, co studiujesz? Co cię obecnie pasjonuje? Mówiliśmy o tym, że zajmuję się na co dzień profesjonalnie programowaniem dla przemysłu naftowego. I o tyle, ile jest to coś, co wydawało mi się, szczególnie w latach młodzieńczych, że chciałem to robić i no, nie mówię, że nie, komputery dalej mnie interesują, programowanie dalej uwielbiam, to jest to typ pracy, który jest bardzo izolujący od ludzi. I zdarza się, że gdyby nie to, że jestem osobą bardzo społeczną i bardzo mnie ciągnie do interakcji z innymi, nie miałby bardzo często powodu wręcz, żeby otwierać usta do kogokolwiek wokół mnie, bo bardzo często pracuję samodzielnie. No właśnie, wiesz, co masz robić, wiesz, co masz zaprogramować. Taka jest natura mojej pracy, niestety. No, niestety. Taka jest moja praca. Niektórym by to bardzo odpowiadało. I znam takie osoby. No ale jest to praca bardzo izolująca i w związku z tym zacząłem w pewnym momencie zastanawiać się, jaki typ pracy, pozycji interesowałby mnie i byłby w stanie zapewnić mi rzeczy, których szukam. Czyli właśnie tej interakcji, ale równocześnie używać wiedzy, którą już zgromadziłeś, bo jakby nie patrzeć, z tego co mówisz, programowanie jest twoją pasją. Jest, ale początkowo myślałem raczej po tym drugim kątem, jaki nowy zbiór umiejętności mógłbym posiąść, aby po prostu zacząć otaczać się ludźmi. I jednocześnie wiązało się to trochę z tym, że posiadanie kompetencji z zakresu kadr i zarządzania zasobów ludzkich no jest przydatne, jeśli zakłada się, powiedzmy, samą firmę, gdybym chciał w przyszłości założyć. Więc stwierdziłem, może warto podjąć studia na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. I niedawno dosyć udało mi się je ukończyć i mam w tej chwili magistra z informatyki, ale studia podyplomowe z kapitałów ludzkich. Okay. Zarządzanie kapitałami ludzkimi. Ciężko powiedzieć, co zarządzanie kapitałami ludzkimi. Potrzebujesz więcej piwa. Ale niestety ja mam jedyną puszkę. Także mam studia podyplomowe, ale podczas tych studiów miałem okazję mieć kilka dosyć ciekawych przedmiotów, które zainteresowały mnie trochę z innego punktu widzenia. Po pierwsze miałem studia związane z zarządzaniem strategicznym, a więc takim bardzo strukturalnym podejściem do procesów biznesowych, do tego, jakie różne miejsce mają osoby w firmie. Ale drugi przedmiot, na którym się chciałbym teraz skupić, to bo moglibyśmy przetłumaczyć jako rozwój zasobów ludzkich. Okay. Nazwa przedmiotu brzmi bardzo ogólnie, ale czym to tak naprawdę było, to w jaki sposób trenować pracowników, w jaki sposób uczyć dorosłych, w jaki sposób rozwijać umiejętności w firmie. Oczywiście wszystkie przedmioty były skupione na działalności firm, taki był kierunek studiów, ale zainteresowało mnie to bardziej pod kątem uczenia dorosłych. Mając doświadczenie z taekwondo, mając wykształcenie również czy certyfikację jako trener sportowy, mając trochę doświadczenia z uczeniem dzieci, temat uczenia dorosłych wydał mi się bardzo ciekawy i w pewien sposób udało się w tym temacie uchwycić tą istotę tego, co lubię w pracy z ludźmi. Z jednej strony lubię stawać przed ludźmi, coś prezentować, mówić o czymś i pomyślałem, że być może w przyszłości w pracy zawodowej chciałbym skierować swoje kroki w stronę na przykład uczenia informatyki, na przykład być może wykładania w jakiejś szkole, czy albo no, zobaczymy, jak życie... nawet dorosłych w ramach firmy, w której pracujesz. Na przykład, tak, zobaczymy, jak życie się potoczy, ale pomyślałem, że warto podjąć edukację w tym kierunku. W Singapurze rząd stara się wszystkim osobom aktywnym zawodowo oferować $500 na rozwój
swoich umiejętności zawodowych. No właśnie, Singapur ma swoje 500. Singapur ma swoje 500, w tym przypadku na rozwój kwalifikacji zawodowych. Aby być w stanie wykorzystać ten budżet, ośrodki szkolenia różnych osób wymagają bardzo konkretnej certyfikacji, która nazywa się ACTA. I stwierdziłeś, że zrobisz sobie taką certyfikację. I ponieważ tego typu certyfikacja zaczyna się pojawiać również w ofertach o pracę uczelni, szkół prywatnych, czy po prostu instytutów, które chcą prowadzić tego typu programy, pomyślałem, że to może być to, czego ja poszukuję. Samo rozwinięcie ACTA oznacza akredytację w zakresie szkolenia i oceniania. I w związku z tym może być to doskonały krok, który przyda mi się w przyszłej karierze zawodowej jako potencjalnie wykładowca, nauczyciel. Okej. Zobaczymy. Czyli tam widzisz swoje ambicje zawodowe? Czemu nie? To też troszeczkę pozwala mi nawiązać do moich wcześniejszych zainteresowań grafiką trójwymiarową. Dzisiaj prowadziłeś swoją pierwszą lekcję, czy nie? W ramach tego kursu oprócz wiedzy teoretycznej trzeba przeprowadzić kilka lekcji z wybranego przez siebie tematu i oczywiście celem tych lekcji jest pozwolenie na ocenienie siebie z zakresu po pierwsze prezencji, emisji głosu, postawy, również z takich pod kątem takich elementów jak się porusza, ale przede wszystkim w jaki sposób po prostu prowadzi się zajęcie, jakie zajęcia mają strukturę. Tutaj w Singapurze wymagana jest bardzo konkretna struktura podążająca za bardzo konkretnym modelem 9 kroków. Po prostu uczą mnie, jak być nauczycielem. I dzisiaj w ramach tego programu musiałem wykonać swoją pierwszą lekcję i wybranym przeze mnie tematem, jak łatwo się domyślić, były podstawy z zakresu grafiki trójwymiarowej, tak jest. Dla mnie, szczerze mówiąc, też bardzo interesującym jest, jak Sławek chodzi na te zajęcia, bo oczywiście ja też się sporo uczę i rzeczywiście jest ta różnica między uczeniem dzieci a dorosłych. Tak wtrącę, że ja sama to bardzo odczułam w tym roku, zapisałam się na kurs certyfikacji z komunikacji wizualnej i byliśmy uczeni jak zwykli studenci. W formacie takim wykładowym, czysto przekazywania wiedzy jednokierunkowo. No właśnie, mimo że na zajęciach byli sami dorośli i większość dorosłych była niezadowolona, że jednak jak jesteś dorosły, uczysz się całkiem inaczej niż kiedy jesteś dzieckiem. Bo kiedy jesteś dzieckiem, potrzebujesz, żeby ci ktoś wytłumaczył, co jest ważne, co powinieneś chcieć osiągnąć. A kiedy myśmy przyszli na te zajęcia z tej komunikacji wizualnej, większość z nas doskonale wiedziała, co chcemy osiągnąć. Myśmy tylko nie wiedzieli jakie narzędzia, w którym kierunku. No właśnie, w ramach programu, w którym uczestniczę, kładzie się bardzo duży nacisk na rozróżnienie tych dwóch sfer rzeczy, czy tych dwóch sfer edukacji. Z jednej strony stawia się pedagogikę, czyli uczenie młodych ludzi, przekazywanie im informacji, a z drugiej strony, nie jestem pewien, jak to tłumaczy się na język polski, androgikę, uczenie dorosłych, uczenie osób, które mają własne oczekiwania, którzy chcą kierować samemu programem swojej edukacji i którzy również chcą brać udział w zajęciach, mają bardzo konkretne oczekiwania pod względem, gdzie chcą użyć tej wiedzy praktycznie. Ja potwierdzam, jako osoba dorosła mam wrażenie, że moje oczekiwania od systemu edukacji są kompletnie inne niż to, co oczekiwałam jako młoda osoba. Okej, widzisz, już próbuję ci skraść mikrofon, już czuję, że nie powiedziałam wystarczająco dużo. Prawda jest taka, że między mną i Sławkiem, a ja jestem osobą, która bardzo dużo mówi. Na każde 10 słów, które Sławek mówi, ja mówię 100. Więc to jest bardzo nienaturalna sytuacja, gdzie ja pozwalam Sławkowi mówić. Także tak to jest tylko to bardzo podkreślę. Ciekawe, ponieważ we wszystkich kursach, w jakich uczestniczę, czy to zarządzanie kapitałem ludzkim, czy obecnie wspomniane ACTA. Ja jestem, z tego co rozumiem, czy powiedzmy bazując na komentarzach, jakie otrzymuję, uważany za osobę bardzo wygadaną, z bardzo dobrą prezencją, taką bardzo socjalną. Nie bojącą się powiedzieć, nie bojącą się zaprezentować jakiś temat. Nawet za dzisiejszą lekcję otrzymałem gratulacje za jakość i powiedzmy otwartość, no powiedzmy za wszystkie te elementy, które były oceniane. Natomiast w domu to jednak Basia jest osobą dominującą w większości konwersacji i nawet możecie to prawdopodobnie zobaczyć w nagraniach z kanału Cukier, gdzie Azjatycki Cukier, gdzie to ona nie tylko
trzyma mikrofon w swoich rękach i nie chce go puścić, ale zdarzyło się nawet kilku osobom skomentować, że nie daje ci dojść że do nie głosu. Daje mi dojść do głosu. Nie, taka jest równowaga w naszym związku, wydaje mi się, bardziej niż... Pamiętasz pierwszy filmik na azjatyckim cukrze, w którym wziąłeś udział? To chyba było chińskim Nowym Roku. A nagrywaliśmy razem na kanapie gadające głowy. No, nagraliśmy o chińskim Nowym Roku i potem takie inne wideo zaraz potem o pozycji kobiet w Singapurze. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, tego nie kojarzę. A może chciałbyś opowiedzieć trochę o swoich początkach, bo wiele osób tego nie wie, ale zanim zrodził się azjatycki cukier, to Sławek był osobą, która dokumentowała nasze życie na sieci. Chciałbyś opowiedzieć o samym doświadczeniu i dlaczego z tego zrezygnowałeś? Wspomniałem już o tym, że byłem bardzo aktywnym uczestnikiem forum programistycznego forprogrammers.net. To forum dalej funkcjonuje. Spoko ze względu na dystans i to, że w pewnym momencie stałem się trochę uzależniony od pomagania innym. No to było taki trochę hajem dla mnie i musiałem po prostu zerwać z tym prawie jak z nałogiem. Ale po przyjeździe do Singapuru w związku z tą bliskością do tego forum zacząłem tam publikować moją przygodę w Singapurze. Jak wygląda nasz pierwszy dzień, jak wyglądały nasze koszta wtedy. Z perspektywy trochę takiego dziennika prawie, że... Pamiętam, że pisałeś też sporo o swoich podróżach służbowych, ponieważ w pierwszym roku, jak Sławek się zatrudnił, pierwsze, co mu powiedziano, to żeby się nie martwił, będą mu powoli, będą go szkolić, będą uczyć Sławka o wszystkim. Bzdury. Miesiąc później wysłali już go do klienta. Jak firma zauważyła, co potrafię jako młoda osoba, a jakie już mam umiejętności. Akurat tak się zdarzyło, że po prostu to, do czego zatrudniono mnie, idealnie pasowało do tego, co robię w Polsce, jako jeden z moich ostatnich projektów. Byli w stanie mnie wysłać od razu do klienta, rzucili mnie na głęboką wodę. Sporo wtedy podróżowałeś właśnie po Malezji. Miałem okazję zobaczyć bardzo dużo Malezji, dużo miejsc ukrytych powiedzmy w środku dżungli, ale z drugiej strony miałem okazję w jednym z pierwszych miesięcy mojej pracy na samym początku odwiedzić prawie szczyt wieży Petronas. No, to były powiedzmy przywileje mojej pracy zawodowej. No i starałem się te wszystkie moje historie, to jak wygląda to jedzenie, to jak wygląda tutaj upał, moje wrażenia, to jak początkowo nie widzieliśmy właściwie Europejczyków tutaj, bo zdarzyło nam się mieszkać w tak odległej dzielnicy od centrum, że na co dzień nie widzieliśmy powiedzmy osób nie będących Azjatami. Trzeba przyznać, że troszeczkę wtedy zachłysnąłem się tą przygodą singapurską, więc zdarzyło mi się użyć na przykład stwierdzenia, że bodajże moje doświadczenie z Polski powodowało, że trochę ją postrzegałem zaściankowo. Oczywiście tego... No właśnie, do dzisiaj nie mogę odwoleć tego jednego stwierdzenia, bo nie do końca oddawało ono, powiedzmy, moją opinię na temat Polski, tylko bardziej miało chyba podkreślać to, z czym spotkałem się tutaj. No, jak inaczej czułeś się, będąc tutaj? No właśnie, bo to były dla mnie dwa różne światy jednak pod względem szybkości życia i kto wie, być może gdybyśmy przeprowadzili się, nie wiem, do Warszawy, miałbym podobne odczucia o Warszawie. No właśnie, myśmy właśnie wylecieli najpierw z Opola, zostaliśmy wstrzeleni na kilka miesięcy do Katowic, dużej metropolii i właśnie. No ale nawet życie we Wrocławiu. Do Singapuru. Nawet nasze doświadczenia z Wrocławia nie oferowały tego bogactwa, tej skali powiedzmy doznań. Także mówię, udało mi się niektórym nadepnąć na odcisk również. No ale z czasem, tak jak mówię, troszeczkę życie w Singapurze funkcjonowało innym trybem. Zaczęliśmy tu chodzić na siłownię, zaczęło brakować czasu na opisywanie tego wszystkiego. Wiele rzeczy spowszedniało nam też. Ciężko było pisać jako o ekscytującej rzeczy, o czymś, co jedliśmy tutaj właściwie powiedzmy każdego dnia i nagle ta powszedniość, to życie codzienne przejęło kontrolę. Musiałem troszeczkę się odizolować wtedy od tego forum ze względu po prostu też na moje zaangażowanie w to nadmierne. No i jakoś opuściłem to forum i to były też powoli czasy, kiedy zaczął powstawać pomysł na kanał Azjatycki Cukier. Ja zacząłem prowadzić Azjatycki Cukier w blog, ale ty jesteś na pierwszym filmiku dopiero w 2011 roku. Także trochę czasu minęło i pamiętasz w ogóle początki azjatyckiego cukru? Czy ja ci w ogóle powiedziałam, że będę zakładać azjatycki cukier? Nie, powiedziałaś mi dopiero jak już był założony.
To jest może jest jeszcze taka kolejna ciekawa historia. Kiedy jeździłem na te szkolenia, o których wspomniałem wcześniej, w jeden z dni musiałem wyjechać bardzo wcześnie do pracy. Jechałem z Opola do Katowic i bodajże o 9 rano zaczynałem już szkolenie i w związku z tym musiałem wstać w miarę wcześnie. Powiedzmy gdzieś wcześniej o 4. I wtedy Coca-Cola miała taką promocję, że o każdej pełnej godzinie. O każdej pełnej godzinie można było wysłać SMS i pierwsza osoba, której SMS doszedł na daną godzinę, otrzymywała kamerę. I ponieważ wstawałem tak wcześnie rano, tak przyszło mi nagle do głowy, akurat miałem pod ręką jakiś kapsel, chyba nie pamiętam, czy trzeba było wysłać kody, czy coś w tym stylu. Chyba kody trzeba było wysłać. Wstawałem tak wcześnie, stwierdziłem, a wyślę. I kompletnie o tym potem zapomniałem. I kilka miesięcy później, 2-3 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, przyszło pudełko od Coca-Coli z kamerą w środku. Jeszcze wtedy... Chcesz mi powiedzieć, że kamera, na której nagrywałam swoje pierwsze vlogi, została dosłownie zasponsorowana przez firmę Coca-Cola? Wygrana, nie zasponsorowana. Czuję się zobowiązana iść teraz do sklepu i kupić największą dostępną butelkę Coca-Coli. No ale tak było. To przyszło mi po prostu do głowy, że jest tak wcześnie, że wszyscy inni będą spać. Pamiętam, że wtedy aż czekałem na bodajże 2-3 sekundy przed pełną godziną, zakładając, że to też zajmie chwilę, żeby wiadomość doszła, że akurat dojdzie o pełnej godzinie. Oczywiście tak zwariowane, jak to mogło być. Mieliśmy kamerę i wydaje mi się, że to była kamera, z którą zaczęłaś prowadzić tak. swój kanał. To była kamera, która nagrywała na kasety magnetyczne, ale mi się udało wymyślić, jak ją podłączyć bezpośrednio do dysku twardego i nagrywałam pierwsze te takie okropnej jakości filmiki bezpośrednio właśnie z kamery. Ona nawet na swoje czasy nie miała specjalnie dobrej jakości. Powiedzmy, miała tą przeciętną jakość. Nie była zdecydowanie czymś z górnej półki, ale wystarczyło. To nie były czasy jeszcze, kiedy telefony komórkowe miały kamery w standardzie. Powiedzmy, miała nie tej jakości, więc na pewno oferowała lepszą jakość materiału. A ciągniecie w ogóle, żeby być bardziej może aktywnym jako twórca internetowy? Czasami. Zawsze jest ta myśl, że może powinno się stworzyć to czy tamto. Ale wydaje mi się, że nie jestem dobrą osobą, która potrafi na przykład usiąść przed kamerą i zacząć mówić na jakiś temat. Nie mam tej elokwencji, tej... Czuję się trochę jak ten... Łoś w światłach. Łoś w światłach samochodu, dokładnie. Nie wiem, czy uciekać w lewo, czy w prawo. Kiedy prezentuję przed żywą publicznością, czuję się zrelaksowany, czuję, że mam kontrolę może. Kiedy siadam przed kamerą, próbowałem kilka razy i nawet chyba na twoim kanale znajduje się jednoczne wideo. Ale miałeś swój własny kanał przez jakiś czas. Nawet pamiętam, że wgraliśmy kilka filmików, które poszły tylko i wyłącznie na twój kanał. No, zgadza się. Ale to nie były nigdy wyłącznie moje filmiki. Może jeden czy dwa były. Właśnie. Ale powiedzmy, nie czuję się komfortowo z kamerą w ręku. Aktywnie prowadzę mój Instagram, Poznaj Singapur. Pamiętam, jak Sławka namawiała, wiecie, jak opornie szło namawianie Sławka, żeby uruchomić swój Instagram? Ale myślę, że sprawia ci sporo radości twój Instagram. No właśnie, nie jestem fotografem. Wiem, że w naszym otoczeniu, szczególnie w Singapurze, mamy masę znajomych, którzy używają po prostu ciężkiego sprzętu fotograficznego, robią przepiękne zdjęcia, których nigdy bym nie był w stanie otrzymać, powiedzmy, z moimi narzędziami w ręku, pomimo, że mamy w domu wystarczająco kamer i soczewek. W związku z swoją karierą YouTube'ową, ale no, zawsze była tam ta myśl, że te zdjęcia, które robię, nie są wcale takie złe. Czasami to są budynki w Singapurze, czasem to jest coś z naszego życia codziennego. Staram się nie robić zdjęć jedzenia. Myślę, że Instagram ma ich wystarczająco dużo. Jakby ktoś się zastanawiał, Instagram, Sławek jest na Instagramie pod pseudonimem Poznaj Singapur, pisane razem. No staram się, powiedzmy, co jakiś czas tam coś wrzucić na ogół. Może nie jest to codziennie, kiedy na przykład mam okresy, kiedy nie studiuję, albo kiedy mam po prostu więcej czasu na złapanie oddechu, to staram się publikować zdjęcia mniej więcej codziennie, co drugi dzień. W czasach, kiedy jestem bardzo zajęty, na pewno coś się znajdzie w ciągu tygodnia, powiedzmy tak. Natomiast niekoniecznie będzie to codziennie. Ten kanał jest żywy tyle tylko, że po prostu potrzebuję, abym znalazł czas na to. A jak radzisz sobie z krytyką
w sieci, zarówno krytyką ciebie samego, jak i krytyką, która często spada na mnie i jesteś jej świadkiem. Jak sobie z tym radzisz? O, to jest trudne pytanie. Postaraj się odpowiedzieć tak szczerze, z serca. Bo często krytyką, którą Sławek dostaje, jest... To są często na przykład czepianie się, że Sławek nie jest wystarczająco męski, że nosi torbę, że wiecie, nie udaje, że jest jakimś tam wielkim samcem. Sławek jest po prostu osobą, która jest zawsze sobą, zawsze bardzo komfortowo i nie zawsze spotyka się to z odpowiedzią, która wyraża akceptację w tym kierunku. Po tym samym trzeba przyznać, że internet potrafi być brutalny. Okrutny, brutalny, wstrętny. I trochę szkoda, bo to zabija dużo kreatywności, dużo tej wolności w internecie, no ale nie każdy musi przepaść do gustu to, co inni tworzą. Bardziej przeszkadza mi to, że kiedy im coś się trochę nie podoba, czują, że muszą to skomentować, zamiast po prostu przejść obok. No ale to jest trochę szerszy temat. Jak ja reaguję na to? Myślę, że krytyka mnie samego, nieprzyjemnie się to czyta czasami, na zasadzie szkoda, że ktoś się czepia, można napisać jedno słowo i wszyscy zamiast myśleć o tym, co ja chcę powiedzieć, skupiają się na tym jednym słowie. Na przykład tak zdarzyło się, kiedy o 10-kilometrowym maratonie ktoś wypomniał mi, że jest to ćwierć maraton. Oczywiście, że wiem, że to jest ćwierć maraton, ale napisałem 10 kilometrów. No właśnie, ta osoba tak jakoś nie chciała odpuścić i z jednej strony, no trzeba przyznać jej rację. Ona ma rację, ale żeby obrócić całą konwersację w sprzeczanie się o to, że obiektywnie nie możesz powiedzieć ćwierć maraton. Ja użyłem skrótu myślowego, natomiast jako osoba, która biegam, wiem, że pełny maraton to 42 km i wiem, że ta osoba wie. Także nie do końca wiem, dlaczego akurat tej jednej konkretnej osobie tak bardzo zależało na tym. Także taka krytyka jest nieprzyjemna, kiedy ją się czyta, natomiast trochę powiedzmy spływa po mnie po jakimś czasie i nie zostawia żadnych tam dotkliwych wrażeń. Okay. Natomiast kiedy czytam czasami, jakie głupoty ludzie o tobie wypisują, szukając podwójnego dna, to jest trochę nieprzyjemne i z jednej strony chciałoby się odpisać wręcz coś po takim komentarzu, no ale staram się zostawić takie rzeczy tobie i nie mieszać się w to. Ale jest też taka pewien problem z odpisywaniem na zwłaszcza nieprawdziwe komentarze, w sensie sugerujące coś, co jest kłamliwe, że im bardziej odpisujesz, tym bardziej jakby dodajesz temu komentarzowi prestiż, zwracasz na niego uwagę. Wydaje mi się, że co jest jeszcze dla mnie niebezpieczne, jest to, że ja widzę z mojego punktu widzenia tylko drobny wycinek tego, co ty tworzysz w internecie. Nie widzę, powiedzmy, gdzie jeszcze się udzielasz. Nie widzisz komentarzy, co komentujesz. Nie widzę szerszego kontekstu, właśnie nie widzę komentarzy, które usuwasz. Także ciężko mi nawet przewidzieć, jak ktoś by się zachował, gdybym ja na przykład skomentował. Dlatego zdecydowanie staram się nie brać udziału, pomimo że mnie to często gryzie, staram się zostawiać ten temat całkowicie tobie, ponieważ po prostu nie do końca... Ale potem musisz słuchać, jak ja się złoszczę. Zgadza się, ale samemu, gdybym zareagował, nie do końca potrafię przewidzieć, jakie byłyby konsekwencje mojego aktywnego udziału w czymś takim. Także no, internet jest tym, czym jest. Pozostaje tylko, żebyśmy wszyscy razem pracowali na to, aby był bardziej przyjaznym miejscem i kiedy po prostu kogoś coś gryzie, może po prostu warto czasem przejść obok, zamiast przejmować się i robić wojnę w internecie o coś, co nam leży na sercu i musimy skomentować. No, internet. No, internet. Okej, okay, porozmawiajmy może o innych kwestiach. Pytałam cię o to, czy masz ochotę tworzyć w internecie, ale może porozmawiajmy o innych jakby alejach, w których można tworzyć. Opowiedz nam może trochę o swoich pasjach muzycznych. Muzyka zawsze w moim życiu była tym domyślnym, tą domyślną formą sztuki, która towarzyszyła mi gdzieś tam. W czasach szkoły podstawowej naprawdę masowo słuchałem niemieckiej telewizji Vivi. To nie chodzi o to, że to była niemiecka telewizja, to chodzi o to, że w Polsce wtedy niemiecka telewizja muzyczna była jedyną telewizją muzyczną, która była relatywnie łatwo dostępna. Słuszna uwaga, być może nawet współcześnie dla młodszych słuchaczy nie jest oczywistym, że nie były to czasy, kiedy satelita nie oferowała na przykład MTV. Były dostępne... MTV puszcza muzykę? Co? Huh?
No, kiedyś z tego podobno słynęła. Podobno. W każdym razie dwa domyślne kanały muzyczne, muzyczne to była Viva i Viva 2 w naszej telewizji, satelitarnej przynajmniej. Zawsze ta muzyka towarzyszyła nam, powiedzmy, w czasie szkoły podstawowej. To jak to jest, że miałeś dobre oceny? Po prostu co, potrafiłeś się tak skupić w klasie? Czy wyczuć nauczyciela, co będzie chciał? Jedno i drugie. Ja siadając w klasie zawsze starałem się siedzieć z przodu, bardzo słuchać, niekoniecznie robić notatki, bo bardzo często wiedza, którą nauczyciele przekazują, jest dostępna w książce, którą ma się na biurku, ale bardzo skupiałem się na tym, aby wyczuć, co jest ważne, jakie są oczekiwania nauczyciela. Powiedzmy, jeśli słuchałem historii, która nigdy specjalnie mnie interesowała, byłem w stanie później na kartkówce napisać na piątkę, ponieważ słysząc, jak co podkreśla nauczyciel czy wykładowca, byłem w stanie połączyć, co jest ważne, co jest tą esencją tematu i po prostu moje notatki wyglądały bardziej jako spis treści, co jest ważne, niż właściwa treść samej lekcji. Okej, czyli w szkole jakby byłeś skupiony, wiedziałeś mniej więcej, co się od ciebie chce i przychodziłeś do domu, słuchałeś muzyki. Mniej więcej, tak. Powiedzmy, ta muzyka bardzo często stanowiła tło do tego, co robiłem, więc mogłem w szkole podstawowej, powiedzmy, bawić się klockami Lego. Programować. Co? Programować. Programować. Dla mnie do programowania, szczególnie w szkole średniej, muzyka była niezbędna. Nie lubię programować, kiedy jest zbyt cicho. Jestem typem osoby, która potrzebuje muzyki w tle, ale muzyka ta musi być albo bardzo szybka, bardzo rytmiczna, bardzo powtarzalna, albo bez słów, które jestem w stanie łatwo zrozumieć. I dlatego w moim dzieciństwie była to bardzo często muzyka rap. To były czasy, kiedy zdarzało mi się słuchać całych płyt Tupaka ze względu na bardzo dużą powtarzalność tej muzyki, rytmiczność. Słowa nie przyciągają mojej uwagi tak bardzo, ponieważ były w języku, który oczywiście nie był językiem polskim. Nie byłem w stanie na przykład programować słuchając polskiego rapu za bardzo. Słuchałem go, powiedzmy, rozrywkowo. To był czas, kiedy też był to popularny gatunek muzyki, szczególnie w Opolu, które... Rozwijał się polska scena hip-hopowa. W którym scena się rozwijała i również w czasach festiwalu muzyki miał dedykowany koncert. Potrzebowałem muzyki, żeby coś tworzyć. Zawsze ta muzyka była w tle. Próbowałeś się nauczyć grać może na jakimś instrumencie, tworzyć muzykę? Bo skoro tyle jej słuchałeś, na pewno przyszło ci to do głowy. Podobno przebąkiwałem w dzieciństwie, że chcę nauczyć się gry na pianinie i znowu nie wiem, czy to nieporozumienie między mną a moimi rodzicami. Z mojej perspektywy nie pomogli mi się zapisać na lekcje pianina. Z ich perspektywy nie zależało mi wystarczająco, żeby zapisać się na lekcje pianina. Tak czy siak, nie potrafiłem grać na pianinie. Właściwie nie miałem żadnego kontaktu z pianinem przez większość mojego życia. No, ale zawsze gdzieś tam było oczywiście ta myśl, że... A potrafisz śpiewać? Nie. Mam kompletne gumowe ucho. Nie potrafię utrzymać tonu na tym samym poziomie. Ja i Sławek mamy całkowicie odmienne pojęcia na temat dźwięku i piosenek. I jak tylko ja próbuję zaintonować jakąś piosenkę, Sławek zawsze interpretuje ją jako coś kompletnie innego i vice versa. Jestem pewien, że nie wygrałbym, jaka to melodia. I też nie czujesz się pewnie śpiewając. Nigdy nie brałeś udziału w jakimś chórze czy czymś takim. Powiedziałbym dalej, czuję się niepewnie śpiewając. Nie brałem nigdy udziału w żadnym chórze, nigdy nie trenowałem mojego głosu w żaden sposób. Ale ulubiony instrument to pianino. Myślę, że tak. Ale to nie jest pierwszy instrument, jaki posiadam. Pierwszy instrument, jaki tak naprawdę kupiliśmy dla mnie, nie licząc oczywiście fletów szkolnych i tego typu dziwacji. O, ja uwielbiam flety szkolne. To było coś, na czym ja nauczyłam się sama grać. W sensie słuchu, nie rozumiejąc w ogóle zasad żadnych muzycznych, flet był mój ukochany. Okej, okay, w moim przypadku pierwszym instrumentem, jaki właściwie już kupiłem w dorosłym życiu, jest maszyna, czyli ciężko powiedzieć, czy to jest sampler, czy to jest właściwie perkusyjny z układem 4x4 klawisze, na których można otworzyć melodię. Co było ważne, kiedy kupowałem to, tak naprawdę nie potrafiłem na tym grać, chciałem się nauczyć, jest to, że wszystkie klawisze, na których można wydawać dźwięk, są wrażliwe na siłę nacisku, także mogą wydać inny
inną głośność, inną jakość, powiedzmy siła nacisku wpływa na jakość dźwięku, którą można generować. Okej, okay. Czyli to był twój taki pierwszy jakby instrument. Fizyczny instrument. Wcześniej oczywiście w dzieciństwie bawiłem się jakimiś programami. Fruity Loops, ale też były starsze programy klasy Tracker, gdzie po prostu wpisywały się poziomy nut na wielu ścieżkach, wybierało w jakim instrumencie, czy z jaką częstotliwością ma grać dany kanał i to tworzyło muzykę. Oczywiście te programy były bardzo trudne, ale pozwalały tworzyć jakieś tam melodyjki. Natomiast na maszynie, na samplerze stworzyłem kilka utworów, które gdzieś tam nawet zaistniały w tle twoich wideo na kanale Cukier. Tak, czasami prosiłam Sławka, czy mógłbyś zrobić coś, co na przykład brzmi podobnie do tego, bo nie chcę mieć problemów tam z copyrightem. No właśnie, często z prawem autorskim jest ten problem, że znajdujesz utwór, który jest podpisany na takiej licencji, powiedzmy na Creative Commons, dostępnej dla ciebie, możesz użyć wideo. No właśnie, wgrywasz wideo, a potem dostajesz, że... Powiadomienie, że autor zmienił licencję nagle i że nie ma dowodu na to, nawet że... Nawet nie wiecie, ile moich filmików padło ofiarą nagłej zmiany zdania autora, że z Creative Commons, czyli zgody na to, żeby utwór był używany w dowolnej formie, nagle autor zmienia, że nie, jednak nie. I bardzo stare wideo, które wgrałam na Azjatycki Cukier... Często musiały być chyba usuwane z tego powodu nawet. Nie mają po prostu copyright strike. One nie są na chwilę obecną dostępne, więc to nie jest do końca problem, ale sam fakt, że znalazłam się w takiej sytuacji powoduje, że bardzo nieufnie podchodzę do używania różnego rodzaju produkcji dźwiękowych. Więc posiadanie własnej jest zdecydowanie atutem. Powiedzmy, nie potrafię się tym posługiwać w pełnym zakresie, ale potrafię się posługiwać dostatkiem, który sprawi mi przyjemność, powiedzmy, kiedy chcę się pobawić w tworzenie muzyki. Porzuciłeś nadzieję na uczenie się grania na pianinie? Nie. I z czasem kupiliśmy pianino do domu. No właśnie, cały czas tak obiecujemy sobie, że zapiszemy Sławka na jakieś zajęcia, żeby nauczyciel mógł mu pomóc jakby przebrnąć przez te pierwsze etapy. Nawet odbyłem taką wstępną lekcję. Na pianinie, natomiast nie posiadaliśmy wtedy jeszcze pianina i myślę, prowadzący... Myślę, że sam prowadzący ci nie podpowiadał. To zupełnie inna sprawa, to prawda. Ale prowadzący też wprost powiedział, że nie ma sensu za bardzo kontynuowanie tych lekcji, póki nie kupię sobie pianina, które będę w stanie ćwiczyć w domu. Właśnie, ale kupiłeś pianino i od tego czasu właściwie jesteś zbyt zajęty, żeby zacząć porządnie się za to wziąć. To prawda, ale wieczorami znajduję czasem kilka minut, żeby pobrzdękać sobie, potworzyć jakąś muzykę i... Otworzyć to złe słowo, ale... Pograć po prostu dla swojej przyjemności. Muzyka się wydaje być bardzo ważną częścią twojego życia. Może opowiedz trochę o swoich ulubionych artystach, ulubionych piosenkach czy utworach muzycznych. Zaczynałem słuchać tej muzyki, która była dostępna na listach przebojów, tego popu, tego rocka powiedzmy, tego bardziej dostępnego dla słuchaczy. I zacząłem słuchać, to może zabrzmi śmiesznie, ale zacząłem słuchać Britney Spears. Z jej pierwszej płyty i właściwie Crazy. Z drugiej płyty. Crazy. Widać, ten podcast ma już ścieżkę dźwiękową. Posiadałem te płyty i była to muzyka lekka, łatwa, przyjemna, sprawiała przyjemność. Ale wiecie, jak dla mnie to było trudne, gdy zaczęłam się spotykać ze Sławkiem i dowiedziałam się, że Sławek jest fanem Britney Spears i czułam się jakby to była jego pierwsza dziewczyna i ja chcę ją zająć jej miejsce. I jednocześnie, tak jak wspomniałem, dobrze programowało mi się z rapem. Słuchałem wtedy Tupaka, miałem też płyty i to jest związek muzyczny, który właściwie utrzymał się najdłużej z tych wszystkich, szczególnie w czasach naszej szkoły. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Britney Spears? Britney Spears, Born to Make You Happy. I was born to make you happy. Natomiast później w różnych odcinkach mojego życia słuchałem różnej muzyki. Później jak trochę dorosłem, zacząłem bardziej słuchać muzyki w stylu MC Sniper, to jest koreański raper. Gdzieś tam pojawiała się muzyka trochę hip-hopu francuskiego, hip-hopu niemieckiego. Bardzo często mówisz o hip-hopie niemieckim, a ja nie mam pojęcia, o kim ty mówisz. Współcześnie już nie słucham tej muzyki, raczej to są moje młodzieżowe fascynacje. Gdzieś tam Cypress Hill, P.O.D., dosyć takiej muzyki z jednej strony nie popu, ale jednak mimo wszystko mainstreamowej, prawda? Nigdy też nie byłem osobą, która słuchała jakichś tam mało znanych zespołów, jakichś kapel, które były znane tylko z jednego utworu. Znaczy szukałem i słuchałem tej muzyki z tego głównego nurtu, tak jak wspomniałem, z list przebojów. Eminem?
Eminem zdecydowanie tak. Eminem. Eminem Ale ma to jest właściwie. starszy Eminem, nie? Eminem ma właściwie lubię do dzisiaj. Okej. To jest muzyka, do której często wracam. Może nie słucham go regularnie, ale zdarza mi się po prostu w tle czasami włączyć na przykład jakąś playlistę na YouTubie z jego utworami i po prostu słuchając to w tle programować. Tak tylko powiem, że ja i Sławek absolutnie nie współdzielimy naszych gustów muzycznych. Wszystkie piosenki, które ja lubię, Sławek nie jest w stanie ich zdzierżyć i vice versa. Jeśli chodzi o moje takie bardziej współczesne, powiedzmy z ostatniego roku fascynacje muzyczne, to na pewno pojawiło się tam Paramore. Może nie ich najnowsza płyta, teraz właściwie kilka dni, tygodni temu wydali kolejną płytę. Jej jeszcze nie słuchałem, nie znam jej, natomiast wcześniejsze płyty. Jakoś przegapiłem, kiedy ten zespół był u szczytu swojej popularności i gdzieś tam dotarło do mnie nie tak dawno, że istnieje. I trafiłem na utwór Misery Business i od tego czasu zaczęła się moja fascynacja tym zespołem. Później, właściwie nie tak już naprawdę niedawno, trafiłem na zespół Miss Mister i znowu trafiłem na piosenkę Tripolar, która mnie zafascynowała i zacząłem słuchać całego zespołu. Myślę, że kolejne fascynacje znowu się zmienią w najbliższym czasie na coś pewnie zupełnie innego. Czyli albo wrócę do czegoś, co słuchałem wcześniej przez jakiś czas. Czyli jesteś kimś, kto cały czas eksploruje świat muzyczny, szuka czegoś interesującego? Jeszcze przegapiłem jedną ważną fascynację z mojego dzieciństwa. Na scenie niemieckiego rapu w pewnym momencie, tego euro-rapu właśnie niemieckiego, okay, zaczęli w pewnym momencie wyłaniać się czarnoskórzy artyści śpiewający po angielsku, ale wielu z nich po prostu żyło w Niemczech. I taką fascynacją, która dosyć długo trwała w mojej, nie wiem, czy szkole podstawowej, czy szkole średniej, ciężko mi powiedzieć już, jakie to były lata, był niemiecki raper Nana. I właściwie wydał przynajmniej dwie płyty. Ja zawsze myślałam, że to jest kobieta. Nie, to mężczyzna. I nie mówię o książce o tym samym tytule. Niemiecki raper Nana. Książce? Jest książka Nana? Tak. Jest bardzo sławne anime japońskie Nana, które ja bardzo lubię. O. Bardzo dużo Nan. Dwie sylaby. Okej, tak, rozmawiamy o muzyce. Może porozmawiamy o innych rzeczach, które zazwyczaj się lubi lub nie lubi. Jak wygląda twoja relacja z książkami? To jest... Trzeba wstawić dźwięk cykady. Bardzo trudna relacja. Należy do tych osób, które kwalifikują się pod tą niechlubną grupę ludzi, którzy nie czytają. No ale nie... jak czytasz, to potrafisz połknąć książkę właśnie w dwa wieczory. Jak ci coś ci się tak spodoba. Nie czytam szybko, ponieważ nie mam doświadczenia, ale kiedy coś mi się spodoba, jestem w stanie przeczytać to w miarę jednym ciągiem w kilka wieczorów i sprawia mi to przyjemność. Ale czytanie jako takie nie sprawia mi przyjemności. Być może nie jestem po prostu osobą wizualną, która lubi obcować z tekstem. Czytam dużo artykułów, dużo powiedzmy takich rzeczy prasowych, aktualności, natomiast beletrystyki nie bardzo. Natomiast lubię rzeczy audio, lubię czy słuchać podcastów, czy muzyki, jak wspomniałaś. Może audiobooków. Może powinienem, nawet na razie eksperymentuję z takimi drobnymi formami fabularnymi. Być może niektórzy słuchacze znają wytwórnię PRX, która wypuszcza różne podcasty, między innymi 99% Invisible. O, to jest świetny podcast. Zdecydowanie polecam. To jest podcast, który początkowo zaczął się skupiać na tematach szeroko pojętego designu. Obecnie jest również o takich tematach trochę ciekawostkowych, niemniej jednak wciąż krążą wokół projektowania różnych rzeczy, idei właśnie tworzenia czy dostosowania rzeczy do ludzi. A jakieś inne podcasty? Ostatnio zdarza mi się też słuchać z tej samej wytwórni podcastu This is Criminal. Fajny? O sprawach kryminalnych. Fajny. Polecam szczególnie dla powiedzmy trochę starszej publiczności. Jak wspomniałem, jest to o sprawach kryminalnych, więc powiedzmy historie, które mają, nie są najlżejsze. Natomiast dobrze wykonane, ciekawe historie, a z drugiej strony też no, bardzo ciężko czasami mi znaleźć formy dłuższe, które mogę po prostu puścić w tle i powiedzmy bez jakiegoś większego zaangażowania umysłowego, bo jednak często pracuję. Wiesz, teraz będziesz mógł posłuchać swojego własnego wywiadu. Poszukuję dłuższych form i ciężko je znaleźć. Szczerze mówiąc, ja też ostatnio bardzo dużo szukam, zwłaszcza właśnie po YouTubie, jakichś rzeczy, które mogę sobie po prostu puścić w tle, gdzie nie będę musiała co 10 minut włączać czegoś nowego. A z drugiej strony, kiedy będzie coś bardziej angażującego,
nie będziesz musiała pauzować albo przewijać z powrotem, No właśnie, takich żeby wrócić niezobowiązujących do form. tego, I co się zgubiło. bardzo mi to motywuje właśnie, żeby nagrywać z tobą tego typu audycje. Mam nadzieję, że komuś tego będzie dobrze słuchać. Ale przeskoczmy teraz w inny temat. Opowiadałeś trochę o swoich jakby uzależnieniach od postowania na forum, w sensie od bycia osobą, która zawsze się udziela na forum. Porozmawiajmy więc o używkach i uzależnieniach. Powiedz nam o swoich przygodach z używkami, typu na przykład alkohol. Myślę, że masz tutaj coś ciekawego do opowiedzenia. Przez bardzo wiele lat nie piłem alkoholu. Kiedy ja poznałam Sławka, mieliśmy po 17 lat. Jego znajomi mieli 18 lat, także... Byłem idealnym kierowcą na imprezy. W sensie, kiedy byłem młodszy, bardzo często było tak, że na przykład rodzice dali mi spić piankę z piwa, lubiłem piankę z Wszystkie piwa. dzieci zawsze Wszystkie pchają się do dzieci są pianki od ciekawe piwa. i to jest to, co rodzice czasami robią. Na tym to się skończyło i w pewnym momencie najpierw zezwano po prostu na to, że nie mogłem, no jakoś nie ciągnęło mnie tego, do tego nie smakowało mi to, a potem stało się trochę takim symbolem rozpoznawczym mnie, więc trochę było przeze mnie, nie wiem czy to dobre słowo, manifestowane prawie, że nie, kategorycznie nie piję alkoholu. Nie piłem przez wiele lat, aż do czasu... To jest takim trochę ciekawym wyznaniem, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy się w ogródku piwnym. Tak jest, nasi znajomi, para znajomych, o których wspomnieliśmy. Będąc Jak o rok zresztą. starszym, to były miejsca, gdzie chcieli iść. Nie? Jak zresztą większość też osób po rozpoczęciu roku szkolnego szło na ogródki piwne, po prostu usiąść ze znajomymi. No, spotkaliśmy się w takim towarzystwie, natomiast już wtedy nie piłem i jeszcze wtedy nie piłem. Dwuznaczność. To było coś, co Sławek bardzo podkreślał, co wszyscy, którzy znali Sławka, bardzo podkreślali, że Sławek jest bardzo na nie z używkami. Jak to się stało, że się złamałeś? Kto cię skorumpował? No kto mógł mnie skorumpować? Nawet nie pamiętam. A, chyba pamiętam. W Polsce zaczęły pojawiać się piwa smakowe. Piwa owocowe w sensie. Piwa owocowe, to było piwo truskawkowe, z syropem owocowym. Ja z je serii uwielbiałam. Reds bodajże. Oczywiście Basia od czasu do czasu miała ochotę kupić sobie i kupiła i wypiła. I mieszkaliśmy już wtedy razem. Mieszkaliśmy już wtedy razem i ja generalnie lubię smaki owocowe. Ja jestem typem osoby, która lubi owoce. Zupy owocowe, Basia lody jest typem, owocowe. Basia jest typem osoby, która lubi czekolady i karmel i tak dalej. Ja jestem typem osoby owocowej. Więc kiedy pojawiły się piwa owocowe, byłem nimi zainteresowany, pachniały fajnie, spróbowałem i nie miały w sobie tej goryczy, z którą zawsze to piwo, które znałem przynajmniej ze spijania pianki rodzicom, zawsze mi się kojarzyło. I tak stopniowo zacząłem pić piwo. No I od tego się potoczyło. To jaki jest twój ulubiony alkohol na chwilę obecną? Na chwilę obecną? To się bardzo zmienia. Jakiś czas temu singapurskie piwo Tiger zaczęło pojawiać się w smaku najpierw cytrynowym, taki radlerek trochę, a później w smaku grejpfrutowym. Mm-hmm. I ten smak grejpfrutowy wydaje mi się, że w ostatnimi czasy jest bardzo lubiany przeze mnie. A jakieś twardsze alkohole? A jeśli chodzi o twardsze, nie mamy w domu w szafce, nie jestem pewien, czy to jest sherry. To jest chyba sherry, Napoleon. Napoleon, sherry. Zgadza się, o tym mówię. Dla mnie jest za Jest bardzo za mocne, smak. Wydaje mi się, że ma około 40% alkoholu. Wow. Naprawdę tak zionie tym alkoholem, ale smakuje mi, dobre jest. A rzeczy typu wódka? Wódka, ciężko mi znaleźć dla niej miejsce, w sensie nie jestem typem osoby, która potrafi po prostu wypić kieliszek wódki jednym duszkiem. Żadne z nas. W sensie potrafi, nie sprawia mi to przyjemności. Pamiętam, że kiedyś wypiłam kilka kieliszków wódki, to było chyba ponad 10 lat temu. Nie, 10 lat temu, około 10 lat temu. I po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie warto, że piwa i wina są dużo zabawniejsze. No, tak jak wspomniałaś, współcześnie piję te alkohole, które po prostu mi sprawiają przyjemność. Nie jest już tak, że manifestuję to w jakiś sposób, że jestem osobą niepijącą. No właśnie, w nawet wypadku. Pamiętam, że na naszym ślubie, myśmy wzięli ślub, jak mieliśmy po 22 lata? 22 lata, tak. Okej, przyznam się wam, ja nigdy nie pamiętam ani kiedy, w jakim roku, ani dokładnie w jaki dzień wzięliśmy ślub. Jestem tą częścią naszego związku, której trzeba przypominać, że to jest rocznica dzisiaj.
Ale Sławek jest bardzo, bardzo, bardzo mi wybaczył. Ale jak wspomniałeś, podczas naszego ślubu nawet nie wypiłem alkoholu, wtedy byłem tą osobą niepijącą. No właśnie, i wydaje mi się też, że było sporo presji, żebyś utrzymał bardzo długo ten taki wizerunek. Ja myślę, że to jest samonapędzający się mechanizm, że z jednej strony ty mówisz, ja nie piję, to osoby przestają ci oczywiście oferować, a potem następnym razem to jest, a przecież ty nie pijesz. I już ci nie zaoferują. I już ci nie tylko nie zaoferują, ale wtedy przekazują jeszcze innym tą wiadomość, że ty nie pijesz. I w pewnym momencie robi się to wręcz kłopotliwe czy niezręczne. Nie wiem, no jeśli jesteście dorośli, myślę, że musicie zdecydować za siebie sami, ale powiedzmy alkohol jest czymś, do czego zdecydowanie się przekonałem. Okej, a paliłeś kiedyś papierosy? Nie, nigdy nie próbowałem. Taki niewinny. No. Nie piłem też kawy przez bardzo długi okres. Ja się kawę nauczyłam pić na uniwersytecie. Nie było wyjścia, po prostu ten wykład z historii o 7:30 w poniedziałek rano. Nie było wyjścia. Ja kawę nauczyłem się pić w sumie razem z tobą dla przyjemności w domu. Nigdy nie używałem jej jako czegoś, co mnie budzi. I przez bardzo długi okres wydaje mi się, że nie czułem nawet jej efektów. Dopiero ostatnio, powiedzmy, mogę znaleźć dla niej miejsce jako tego napoju, który potrafi człowieka postawić na nogi, kiedy czuje się zmęczony, powiedzmy, nie do końca wyspany, czy nie bardzo świeży umysłowo. Wcześniej, po pierwsze, smak samej kawy był dla mnie zbyt mocny. Teraz nawet jak pijam kawę, to zwykle jest to słodka kawa albo jakaś z karmelem, coś w tym stylu. Kto pije kawę z cukrem? Moja kawa ulubiona w tej chwili to karmel macchiato na lodzie. No, potem okay. Z lodem jako lodowa kawa. Tak, skoro jesteśmy przy rozmowach o napojach, może porozmawiamy chwilę o jedzeniu. Jakie jest twoje ulubione jedzenie, jakie jest twoje podejście do jedzenia? Lubisz gotować, umiesz gotować, co gotujesz? Oboje dobrze radzimy sobie z gotowaniem, szczególnie po przyjeździe do Singapuru zaczęliśmy gotować dużo różnych rzeczy. No myślę, tak, że dużo bardziej bogato niż kiedy żyliśmy w Polsce. Tak wspominałam, że kiedy zamieszkaliśmy razem, żadne z nas nie do końca wiedziało, jak się zabrać za gotowanie. I sporo przez te wszystkie lata musieliśmy się nauczyć właśnie, jak gotować rzeczy, które nam smakują. Może to zabrzmi śmiesznie, ale wiele przepisów, które powiedzmy wynieśliśmy z domu, może przepisów dań, które poznaliśmy w domu, nauczyliśmy się gotować tutaj z przepisów z YouTube'a i szukając tej kombinacji, która albo przypomina nam najbardziej to, co znaliśmy, albo po prostu smakuje nam dobrze. Z takich dań polskich, co myślisz, że potrafisz najlepiej przygotować? Co ja potrafię najlepiej? Pierogi? Pierogi wychodzą nam bardzo smaczne. Bigos jest całkiem dobry. Placki ziemniaczane. A z takich bardziej azjatyckich? Z azjatyckich gobi manchurian, czyli kalafior najpierw powiedzmy obtaczany w cieście jak z naleśników, a potem w tym smażony i do tego sosem sojowym, sosem pomidorowym, ketchupem chili. Tak tylko wyjaśnię, że gobi to po hindusku znaczy kalafior. Kalafior po prostu. Manchurian oznacza manchurski. To jest potrawa, którą w Indiach postrzega się jako potrawę z Chin. W pewnym sensie. W sensie to jest coś, co się przygotowuje właśnie z udziałem sosu sojowego, chili i tego natomiast typu w Singapurze kupuje się gobi manchurian zdecydowanie w indyjskich restauracjach, a nie chińskich. No właśnie, bo to jest tak jak nasze placki węgierskie. Myślę, że tak. To jest lokalna interpretacja trendów z zewnątrz. Co jeszcze z takich lokalnych rzeczy? Dobrze wychodzą nam piklowane rzeczy, no właśnie, koreańskie piklowane. Robisz koreański, w koreańskim stylu pikle. Jaka jest w ogóle takie twoje ulubione potrawy, rzeczy, które chętnie jadasz? Naleśniki? Placki ziemniaczane? Wszystko z kuchni hinduskiej? O, zdecydowanie. Możesz mnie wpuścić do restauracji hinduskiej, szczególnie północno-hinduskiej i na pewno sobie coś tam znajdę. Szczególnie, że teraz oboje staramy się unikać mięsa, także w kuchni hinduskiej oczywiście masz ten wielki wybór. Co jeszcze? Kuchnia koreańska bardzo mi smakuje, na przykład smażony ryż z kimchi i na przykład podaną makrelą. Bardzo mięsna i odkąd oboje staramy się bardziej praktykować styl życia taki wegetariański, trudniej znaleźć to prawda, coś to prawda. W kuchni koreańskiej. Także no myślę, że jest tego sporo, szczególnie, że Singapurczycy traktują jedzenie jako to jest temat, o którym się mówi. Więc łatwo, powiedzmy, znaleźć miejsca, które ktoś poleca, ktoś... Z mojej perspektywy jedzenie w Korei to jest tylko i wyłącznie wymówka, żeby zagryźć czymś soju. Możliwe. Soju smakuje jak benzyna. Paliwo rakietowe.
Okej, to tak rozmawiamy o jedzeniu, tak wspomnieliśmy trochę o jedzeniu z Polski. Czy chciałbyś naszkicować nam troszeczkę kwestię pochodzenia swojego? Ponieważ ja i Sławek, mimo że poznaliśmy się w Opolu, bardzo często dochodzimy do wniosku, że jeżeli chodzi o tradycje, zwłaszcza tradycje związane z jedzeniem, tym, co się podaje na święta, bardzo się od siebie różnimy i wydaje mi się, że to wynika z różnic w tym, skąd pochodzą nasi rodzice. Czy może chciałbyś o tym opowiedzieć? Ciężko mi powiedzieć, do jakiej grupy regionalnej, powiedzmy, należy, z jakiej się wywodzę. Moi Twój tato rodzice jest z rejonów Łomży, z... z północnego wschodu, moja mama pochodzi z Wrocławia, także południowy zachód. Tym bardziej, że wychowaliśmy się na Śląsku Opolskim, czyli w ogóle jeszcze troszeczkę w innym miejscu. Nie jestem w stanie na przykład mówić żadną gwarą, nie rozumiem żadnej gwary, mówię tylko tym językiem czysto polskim. Okej, więc najważniejsze pytanie. Na święta Bożego Narodzenia w Twoim domu był barszcz czy zupa grzybowa? Barszcz. Natomiast znałem zupę grzybową. U mnie w połowie rodziny z jakichś powodów pojawia się zupa grzybowa, coś czego ja nie umiałam zrozumieć. Zdecydowanie, Oczywiście, że musi być zdecydowanie barszcz. Z uszkami, klarowny, bez żadnych warzyw w środku. Okej. Zwykle dosyć ostry. A powiedz może trochę o swoich rodzicach. Czym się zajmują? Jacy są? Jakie masz z nimi relacje? Mój tato pracuje w budownictwie. Moja mama zajmowała się środkami trwałymi. Obecnie jest już na emeryturze, także. Tak tylko powiem, że tato Sławka przez to, że pracuje w budownictwie, ma naprawdę niezłą kondycję i w pewnym sensie z budową ciała bardzo ze Sławkiem Jest bardzo są atletyczny, podobni. nawet kiedy ostatnio mieli okazję odwiedzić nas w Singapurze, pojechaliśmy na plażę. Oczywiście nie widziałem taty przez dłuższy okres i myślałem, no wiecie, to już powoli starszy pan, no, ale kiedy widać go oczywiście na plaży bez koszulki, nagle widzicie, że ma mięśnie. Jak ja, osoba, która aktywnie fizycznie ćwiczy właściwie, jak nie większa. No, w każdym razie mój tato zajmuje się budownictwem i w związku z tym w okresie, kiedy ja byłem młodszy, dosyć dużo jeździł na eksport do Niemiec, do Czech. Nawet Za trochę, robotą się jeździ po no właśnie, prostu. za robotą się jeździło, trochę czasu też spędził w Polsce. Przez te wszystkie lata bardziej, powiedzmy, mieliśmy okazję wychowywać się pod okiem mamy, ja i mój brat. Oczywiście moja mama miała taką typową pracę biurową, także elegancka pani, zawsze elegancko ubrana, zawsze. No, twoja mama jest bardzo elegancką osobą. No właśnie. Ale jest też taką osobą, która jest bardzo serdeczna, bardzo żywa, Bardzo taka też wesoła. realistycznie i praktycznie myśląca, jak najbardziej. Wydaje mi się, że mojego taty najbardziej zacząłem, powiedzmy, doceniać jako osobę już z mojej dorosłej perspektywy, kiedy zacząłem dostrzegać w nim te wszystkie pasje. Mój tato lubi czytać taką trochę ambitniejszą literaturę. No, nawet mi pożyczył kilka ambitniejszych książek. Ma swoje jakieś tam drobne pasje, na przykład to wspomniane przez ciebie robienie win. Doskonałe wina. Moi rodzice razem, nie wiem, czy w tej chwili mają jakąś działkę, chyba nie, ale mieli w przeszłości swój ogródek działkowy, który uprawiali. Teraz chyba się bardziej skupiają na opiece nad wnukami. Twój brat ma No, dwójkę mój brat dzieci. dorobił się dwóch chłopaków i w związku z tym Realizują się jako dziadkowie. realizują się jako dziadkowie, co z tego, co widzimy, sprawiają ogromną przyjemność. Myślę, że ty i twój tato jesteście w pewnym sensie do siebie podobni, ponieważ o ile twoja mama jest taką bardzo żywą i wygadaną osobą, a twój tato jest bardziej takim stoikiem, jest Trochę tak. bardziej stonowany i współdzielicie też pewien talent do Tak? zasypiania w każdej sytuacji. Potrafię spać wszędzie i prawie nigdy nie zdarza mi się, że nie jestem w stanie zasnąć. Ilość razy, które nie byłem w stanie zasnąć To w mówię, to nocy, jest, musiało być coś wyjątkowego. w ciągu ostatniego roku można policzyć prawdopodobnie na jednej ręce. Ja, jako żona Sławka, mogę potwierdzić, że Sławek czasami zasypia, zanim nawet jego głowa uderzy o poduszkę. Sławek po prostu potrafi się wyłączyć. Ale jest od tego jeden wyjątek, kiedy jestem bardzo zestresowany, ale nie czymś, co już miało miejsce, natomiast oczekuję czegoś, czy tak jak nawet dzisiejszej prezentacji, czy powiedzmy czegoś takiego, jakiegoś Wiesz, że musisz egzaminu, wstać wiem, że rano muszę na wstać konkretną wcześniej, że nie wolno godzinę. mi się spóźnić, czy powiedzmy miałbym nawet lot rano, też są dla mnie na tyle stresujące, że mogę prawdopodobnie zasnę, ale to będzie sen bardzo niskiej jakości i dosyć szybko obudzę się prawdopodobnie przed budzikiem. Ale też nie potrafisz na przykład się zdrzemnąć, czy nie? Potrafię, ale budzę się potem nie czując się dobrze, więc staram się spać w miarę w regularnym
według regularnego planu. Jeśli zasnę w środku dnia, oczywiście zasnę bez problemów, ale potem czuję się taki zmarnowany, troszkę chodzę osowiały przez resztę dnia. Zombie. Tak, porozmawialiśmy trochę o twoim bracie na samym początku, teraz o twoich rodzicach, ale powiedz w ogóle, jak duża jest twoja rodzina? Czy pochodzisz z dużej czy małej rodziny? Nie, pochodzę z bardzo małej rodziny, a osoby, które w dodatku tworzą tą rodzinę, są bardzo rozrzucone geograficznie. Także, jak wspomniałem, mój tato i część jego rodziny pochodzi z okolic Łomży. Tam, powiedzmy, mam kilku członków rodziny, ale to jest względnie już naprawdę powoli kilka tylko osób, tych bliższych, które znam. We Wrocławiu żyje mój dziadek i ostatnio mój brat się tam przeniósł i osobno moi rodzice również przenieśli się z powrotem z Opola do Wrocławia. Ale to też jest tylko kilka osób, dosłownie kilka. Oczywiście kilku wujków, kilka ciotek, z którymi utrzymuje się tam jakiś kontakt. Ja mam akurat bardzo liczną rodzinę. Pod tym względem ja i Sławek jesteśmy jak niebo a ziemia. W obecnej chwili to trochę też ze względu na odległość geograficzną i też ze względu na to, że samemu nie jestem osobą, która bardzo utrzymuje kontakty rodzinne. Nie mam po prostu tego w sobie, żeby dzwonić do kogoś, pytać, jak się ludzie mają. Ja myślę, że ty po prostu bardzo lubisz chyba te osoby, które są blisko ciebie, w sensie w takim codziennym kontakcie, prawda? Być w kontakcie na co dzień. Dokładnie. W związku z tym, no powiedzmy, nie utrzymuję kontaktu nawet z kuzynami moimi w tej chwili. Tak, rozmawiamy o rodzinie, zmieńmy temat, porozmawiajmy o ulubionych grach komputerowych. O, to się zmienia. To się zmienia. Mam swoich faworytów i wiele gier, które zaczynam. Okej, ale jak mówimy o grach, grać w nie, staram się je dokończyć. Okej, to powiedz może według takiej struktury. Powiedz, jakie typy gier lubisz, jakie były twoje ulubieńce z dzieciństwa i jakie gry zachwyciły cię ostatnio? Dużo pytań na raz. Może po kolei. Jakie typy gier zasadniczo cię przyciągają? Większość gier, właściwie myślę, że mam takie dwa główne typy, które gram ostatnio. Ostatnio to ze słowa ostatnio nie gram, ale większość moich gier. Nie da się studiować, ćwiczyć taekwondo i jeszcze pracować na raz. Mówią, że w życiu masz miejsce na trzy rzeczy, wszystkie cztery, jakie mam, są już zajęte. Większość gier, które gram, to jakiegoś typu strategie, w większości skręcające w stronę ekonomiczną, bez względu na to, czy patrzymy na gry w stylu Settlersi, Age of Empires, Cywilizacja. Jakieś właśnie cywilizacje, jakieś formy strategii turowych, może Heroes of Might and Magic, powiedzmy, strategie, gry ekonomiczne. Lubię jakieś gry też tego typu, powiedzmy, skręcające w stronę city builderów, jakieś gier, gdzie buduje się drobne miasto. Chociaż nie ma za dużo dobrych gier. No właśnie, nie ma dobrych gier w tym gatunku, wydaje mi się. A druga część gier, powiedziałbym, że to są te wszystkie gry przygodowe w klasycznym rozumieniu, te point and click, czyli wskazujesz na przedmiot, podnosisz go, trafia do swojego plecaka, idziesz z kimś porozmawiać. O, ja nie cierpię takich gier, ale bardzo lubię patrzeć, jak Sławek w nie gra. Tego typu gier mam kilka, niespecjalnie dużo, tym bardziej, że przechodzenie tych gier zajmuje sporo czasu, wymaga pewnej dedykacji, ale mam kilka takich gier i sprawiają mi dużo przyjemności. I jest kilka gier takich z pogranicza w stylu Tomb Raider, które no są przygodówkami, ale to nie jest tak klasyczna przygodówka. To jest bardziej zręcznościówka. To właśnie zręcznościówka, ale to jest też trochę, to takie gry jedyne w swoim gatunku, powiedzmy. Okej, to z jakimi grami dorastałeś? W sensie, na których spędziłeś swoje dzieciństwo? Bo jestem pewna, że są jakieś. Chociaż z tego, co mówiłeś, też wiele gier przechodziłeś tak trochę przez proxy, jakim był twój brat. W ten sposób przeszedłem, w ten sposób przeszedłem całkiem sporo gier, ale gry, które samemu przeszedłem, dużo gier. Settlersi, dwójka, Unreal, zarówno oryginalne, jak i późniejsze gry z serii Unreal Tournament. To są dwie różne gry właściwie, patrz na to w ten sposób. Quake trójka, trochę gier w stylu właśnie Age of Empires. Wiele z tych gier teraz wraca pod postacią jakichś klasycznych serii, czy wersji z poprawioną grafiką, jakiś HD. Dalej mam sentyment do tych gier i dalej powiedzmy cieszą, szczególnie z nową grafiką. A gry ostatnich czasów? Gry ostatnich czasów. Ciężko powiedzieć, powiedzmy kilka miesięcy temu spędziłem sporo czasu z Cywilizacją, z szóstką. Dobra? Jestem zadowolony, chociaż nie powiedziałbym, że wyprzedza piątkę. Powiedziałbym, że są dwie jednak inne gry, ale na podobnym poziomie. Bo z piątką spędziłeś naprawdę sporo czasu. Zgadza się i chętnie spędzę jeszcze więcej. Tomb Raider, te dwa najnowsze, które się pokazały, czyli powiedzmy restart serii Tomb Raider po prostu i jego następca Rise of Tomb Raider, wydają mi się doskonałe. Zdecydowanie mogę ją wszystkim polecić, którzy lubią tego typu
gry. A jakieś klasyczne gry, wyścigi samochodowe, tego typu sprawy? Pamiętam, jak swego czasu ja i ty bardzo dużo graliśmy w Need for Speed? Need for Speed. Jest jedna taka gra, w którą grałem swego czasu za każdym razem, jak ty rozmawiałaś przez Skype'a ze swoimi rodzicami, ponieważ rozmawiałaś przez Skype'a na moim komputerze, ja siadałem na twoim i grałem w Split Second. To jest gra, w której podczas wyścigu możesz aktywować różne wybuchające instalacje, które spadają na przeciwników. Bardzo szybka i zręcznościowa. Bardzo szybka, bardzo zręcznościowa. Sprawiająca dużo przyjemności, ale z drugiej strony jak się ją przejdzie, to łatwo do niej powróci i po prostu włączy sobie jeden wyścig, powiedzmy, w ulubionym trybie. Takim najlepszym Need for Speedem to był ten, gdzie się driftowało. To była chyba tak. Underground? Nie, Underground. Czy... Underground. Można było ozdobić swój samochód i potem driftować po torze. Ja pamiętam, że jeszcze lubiłem Most Wanted, ten, w którym można było... Było się ściganym przez policję. Być ściganym przez policję, ale jeszcze wcześniej mam spory sentyment do... Nie pamiętam, jak ta gra się nazywa, Need for Speed, ponieważ na każdym kontynencie została wydana pod innym tytułem. Ma bardzo charakterystyczną cechę. Wszystkie auta to są modele auta Porsche. Bodajże w Europie nazywała się chyba Porsche Challenge, Need for Speed Porsche Challenge, chyba w Stanach Porsche 2000 coś tam. Matyczna, bardzo fajna. Ale mówię, już stara. Myślę, że teraz, gdyby do niej wrócić, trochę raziłaby swoją nieaktualnością. Okej. Okay. Myślę, że wiele gier ma ten problem, że pamiętamy je jako te ekscytujące tytuły, ale jak próbuje się do nich wrócić, to... Bardziej pamiętamy emocje z nimi związane niż same tytuły. Ja mam tak bardzo często, ponieważ wiele gier z tych takich bardzo wczesnych retro gier ja wspominam bardzo dobrze, w sensie różnego rodzaju gry amigowe i tego typu sprawy, ale zawsze jak próbuję w nie grać ponownie, to jednak no nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. To prawda. A zostają w pamięci. Wspólnie też spędziliśmy sporo czasu nad Titan's Quest. Titan's Quest, tak, ale to jest akurat jedna z tych gier, które dobrze znoszą próbę czasu. Próbę czasu. A dla mnie moja przygoda z Titan's Questem jest taka, że ja pamiętam granie jeszcze w Titan's Questa w Polsce w ogóle. Tak, tak. Próbowaliśmy w to mojego brata zaangażować również w czasie, jak mieszkaliśmy we Wrocławiu. No właśnie i pamiętam, że w pewnym momencie pojawił się Diablo Trójka i ja nie umiałam grać w Diablo Trójkę, ponieważ z mojej perspektywy wyglądał bardzo podobnie do Titan's Questa, ale Titan's Quest miał o wiele lepszy system rozwoju postaci, bogactwo kombinacji świata, różnych umiejętności, czy ekscytujących zestawów, które można było zebrać dla zbroi, czy broni. To wszystko wydawało mi się dużo bardziej interesujące. Ja po prostu nie umiałam się przekonać do grania w Diablo Trójkę. W sensie przeszłam raz i o ile byłam tak podekscytowana jak wszyscy inni, że o, Diablo Trójka, Diablo Trójka. Pamiętam, że przeszłam nie i od razu zaczęłam grać w Titan's Questa, żeby po prostu przeżyć jeszcze raz trochę tej ekscytacji prawdziwej przygody. Zdarza się też po prostu, że w jakąś grę zaangażuję się, przejdę ją, ale potem nie wracam do niej ze sentymentu. Life is Strange czy Dreamfall. Przez jakiś czas, póki w nie grałem, póki je przechodziłem, to były gry epizodyczne, więc trzeba było wracać do nich co jakiś czas, kiedy wypuszczałem nową część. Fajne gry, ale znowu, tak jak powiedziałem, po ich przejściu nie ma po co do nich wracać trochę. No, zwłaszcza najnowsza edycja Dreamfall. To prawda. Wydaje mi się, że nie mogę się otrząsnąć z tego, że włożono tyle pracy jakby w rozwój tej... I ostatnia część właściwie kompletnie zmarnowała całą serię. No właśnie, głównie dla mnie problemem, jak obserwowałam, jak Sławek w to grał, może z perspektywy gracza to nie jest aż tak gryżące, ale wiecie, aktorzy wypowiadają te pełne patosu i dramatu linie, o, zdradziłeś tam swoje królestwo, coś tam, ale modele postaci nie wykonują praktycznie żadnych ruchów, żadnej zmiany w wyrazie twarzy, takie dziwne. To prawda. Jakie gry jeszcze mogę wymienić z dzieciństwa? StarCraft, takie już klasyczne strategie, no ale oczywiście są też gry, które nie przyciągnęły mnie, które na przykład kupiłem i kompletnie mi nie leżą, na przykład Mirror's Edge Catalyst. Druga część Mirror's Edge. Ale ty nie lubisz gier, gdzie jest Ja nie lubię gier świat. Z otwartym światem. I pierwszą taką grą, która kompletnie zniechęciła mnie z tego powodu na wejściu, było Assassin's Creed. Ale Assassin's Creed, akurat ten pierwszy, w który grałeś, to pamiętam, że na początku było całkiem sporo misji,
Ale grałeś i w pewnym obszar takiego poruszania był dużo mniejszy i w pewnym momencie wkracza się do tego wielkiego miasta i właśnie biegaj, zbieraj misje. Kompletnie mnie to interesuje. Innym typem gry, który też nie przytrzymał mnie za długo, był Bioshock. Wiem, że wiele osób ceni tę grę za fabułę, za pomysł na świat. Nie wiem, ta gra wydaje mi się po prostu zbyt... No nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie miałem do niej żadnych ciepłych uczuć. Po prostu włączałem i chodzę postacią, nie czuję się zaangażowany w akcję. To się czasami zdarza. No, nie zawsze trafi się w gry ze swojego gatunku. No właśnie dla mnie pamiętam, że jak grałam w Dragon Age 2, bardzo mi się podobał. Super angażujący. Przeszłam chyba 2 razy tylko po to, żeby przetestować wszystkie jakby linie w scenariuszu. Ale pamiętam, włączyłam Dragon Age 1 i grałam w niego naprawdę sporo i za żadne skarby nie miałam się zaangażować w historię i po prostu musiałam sobie odpuścić, no bo... Dokładnie tak samo jak ze Skyrimem również. Też ale Skyrim się zaczyna bardzo w taki trudny sposób, jest bardzo przegadany. No, możliwe, nie przebrnąłem przez tą część. Też sobie cały czas obiecuję, że w końcu przebrnę przez Skyrima. A może skoro tak rozmawiamy o ulubionych książkach, ulubionych... akurat nie wymieniłeś żadnej ulubionej książki. Nie lubię książek. Ale ostatnia książka, którą przeczytałeś, to był Marsjanin. No właśnie, tak dawno. Ale jaka dobra książka. Książka doskonała, historia też. Właściwie książkę przeczytałem po zobaczeniu chyba następnego dnia po zobaczeniu filmu. ale tak rozmawiamy właśnie o różnych mediach. Może opowiedz trochę o kanałach YouTube'owych, które lubisz oglądać. Na YouTubie oglądam całkiem sporo kanałów, które zaliczają się powiedzmy do 2 kategorii. Związane ze sprzętem komputerowym i niezwiązane ze sprzętem komputerowym. Okay. Ze sprzętem komputerowym to wymieniłbym tutaj Linus Tech Tips, NCIX Tech Tips, jako tak się zdarzyło. Jest też kanał bodajże Jay's Two Cents, to po prostu gadające głowy o sprzęcie komputerowym. Mm-hmm. Interesuje mnie to, interesują mnie aktualności, chcę poznać sprzęt. Jestem trochę taką osobą obsesyjną na temat bycia na czasie, jeśli chodzi o parametry sprzętu. I też często ta wiedza mi się przydaje, ponieważ będąc tym ekspertem komputerowym, często ludzie mnie pytają, co warto kupić i tak dalej, i tak dalej. Także to są kanały, które mnie interesują z kategorii techniczne. Okay. Z kategorii nietechniczne lubię Toma Scotta, Tom Scott. Ja zawsze myślę, że on się nazywa Scott i ma na nazwisko Tom. To jest taki kanał, powiedzmy, ciekawostkowy trochę. Ma kilka dobrych pomysłów. Co jeszcze? SciShow. No, SciShow to jest takie... Troszeczkę ostatnio mnie go oglądam, stał się zbyt popularny naukowy. A może po prostu trochę przejadł mi się w ostatnich czasach. Ale jest też Veritasium na przykład. Veritasium zdecydowanie polecam. Co jeszcze? Vlog Brothers. Wszystkie przejawy twórczości Johna i Henka. Braci Green właśnie, Johna i Henka. Bardzo ich lubię. Bardzo przyjemnie się ich słucha. Myślę, że mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. W pewnym sensie są to, pomimo, że prawdopodobnie niecelowo, ale jednak kanały opiniotwórcze w pewien sposób. To, co podoba mi się, to to, że promują taki bardzo oświecony i oparty na faktach sposób myślenia. Taki też zrównoważony. Zrównoważony, nie są żadnymi radykałami, ale z drugiej strony mówią: zastanówcie się nad różnymi pomysłami. Zachowajcie otwarty umysł. Co jeszcze bym wymienił? Vox. To jest jeden z kanałów, które oglądam więcej. To jest taki kanał, powiedziałbym, mini dokumentów na różne tematy. Na tym kanale grupa reporterów tworzy różne audycje i co prawda nie interesują mnie na ogół te, które są związane z polityką Stanów Zjednoczonych, niestety jest ich spora część, ale jest dużo takich ogólnociekawostkowych i te odcinki bardzo lubię. I to jest jeden z tych kanałów, które ostatnimi czasy oglądam trochę w większej ilości. Okej, okay. A myślę, że wypadałoby cię zapytać o filmy i seriale, ale wiem, że tych nie oglądasz zbyt wiele. Czasami nam się zdarza. Ale to od Gry o Tron na po Netflixie. No właśnie, Netflixowe filmy o superbohaterach. Jeden z ciekawszych ostatnio myślę, że to Jessica Jones. Mm-hmm. No, bardzo fajnie. Myśmy obejrzeli właśnie w Daredevil pierwsze 2 sezony, potem obejrzeliśmy Luke Cage i jakoś tak nie po kolei, bo na samym końcu obejrzeliśmy Jessica Jones. Potem jeszcze Iron Fist zdarzyło nam się oglądać, który był kompletnie nieudany. Nie widzieliśmy wcale Iron Fist. Moja pamięć odmawia pamięci o Iron Fist. Bardzo, bardzo słaby film. A serial? O, serial. Tak jest. Właściwie my to oglądamy jak film.
Ale to prawda, nie jestem jakąś osobą, która powiedzmy śledzi jakieś konkretne serie, seriali gdzieś tam. Bo prawda jest taka, że odkąd zamieszkaliśmy razem, właściwie myślę, że przez większość też naszego życia, ja i Sławek nigdy nie oglądaliśmy jakoś szczególnie dużo telewizji. Nawet w domu nie posiadamy telewizora po prostu. Żadne z nas nie traktuje tego jako części swojego domu, ogniska domowego. Bo też prawda jest taka, że mnie na przykład bardzo denerwują reklamy. To jest też powód, dla którego ciężko jest mi znaleźć sobie podcasty, bo podcasty za bardzo zaczynają przypominać jak typowe radio, gdzie masz co 5 minut, 2 minuty reklam, nie do zniesienia. No, ale jednak ktoś musi płacić za tą twórczość i na niektórych kanałach decydują się na reklamy. No, to jest prawda. Tak, myślę, że wypytałam cię już o praktycznie wszystko. Nie wspomniałaś o moich kolorowych skarpetkach. Okej, czy chciałbyś opowiedzieć o swoich kolorowych skarpetkach? Oczywiście, to taki żart, ale może takich ciekawostek, czy rzeczy, które mogą zainteresować ludzi. Mój styl ubierania się jest dosyć specyficzny. Uwielbiam rzeczy, które są w ostrych, jednolitych kolorach. Niestety ze względu na taekwondo mam bardzo silne nogi, więc bardzo szybko rozdzieram dosłownie spodnie, ale miałem już spodnie w musztardowo-żółtym kolorze, w zielonym kolorze, niebieskie, bordowo-czerwone. Nie miałem fioletowych chyba. A miałeś. O, może miałem. Teraz moje dominujące kolory spodnie to zielony, niebieski i szary. Także zdecydowanie nienudne kolory. Moja ulubiona para spodni to są spodnie w czerwoną kratę, takie trochę prawie, że w szkockim stylu. No, z lat 90. dzieciaki będą wiedziały, co to jest. O, pewnie tak. I tak samo ze skarpetkami uwielbiam. Piaskowo-żółte skarpetki uwielbiam. Zielone. Brązowe, zielone. Sprawia mi to po prostu radość. Myślę, że wiele osób ubierając się tak po prostu, nie powiem, że normalnie, ale no, tak codziennie, powiedzmy w jakichś jeansach. Chcesz się powiedzieć, że nie ubierasz się jak normie? Nie, zdecydowanie nie. Wiem, że wiele osób zwraca uwagę na to, jak się ubieram. Nie ze względu na to, że jest to powiedzmy jakoś fajnie, że elegancko, ale jest po prostu trochę nietypowy pod tym względem. Ale swoją przyjemność. Tym bardziej, że moja praca biurowa i jak powiedziałem, trochę izolująca od ludzi, pozwala mi na ubieranie rzeczy, które ja lubię, na chodzenie ubranym komfortowo bardziej niż elegancko. Nie muszę być w biurze ubranym w sposób elegancki. Bo też prawda jest taka, że jak się przez większość czasu siedzi po prostu z komputerem i nawet twoi współpracownicy często komunikujecie się po prostu przez telefon czy połączenia internetowe. No, nie ma się za bardzo do kogo stroić. Ale z drugiej strony też słynę z tego, że kiedy idę na uczelnię, to prawie zawsze jestem w bardzo eleganckiej koszuli, w bardzo eleganckich spodniach i też mi sprawia to przyjemność. Nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że lubię się zaprezentować, mieć właśnie ten... To też oferuje pewnego rodzaju autorytet trochę. Rozmawianie z kimś, kto jest po prostu w wymiętym t-shircie, a z kimś, kto jest w eleganckiej koszuli, w eleganckich spodniach z paskiem. Wolisz być tą osobą. Wolę być tą osobą w eleganckich spodniach i koszuli, dokładnie. A tak myślę tylko, że na zakończenie trochę wspomnieliśmy w dyskusji na temat potraw serwowanych na święta. Myślę, że chciałam tutaj wyjaśnić, że ani ja i Sławek nie przynależymy do żadnego obrządku religijnego, co nie zmienia faktu, że pochodzimy z rodzin, które celebrowały tradycje katolickie? W wielu rodzinach w Polsce tradycja i religia trochę się przeplatają, więc ciężko być osobą pochodzącą z Polski i nie będącą przesiąkniętą częścią tych tradycji. Czy coś w tym stylu. A, dokładnie tak. Ale myślę, że warto podkreślić też, że odkąd właściwie założyliśmy nasze własne gospodarstwo domowe, właściwie my nie celebrujemy żadnych świąt, nie mamy ani polskich, ani lokalnych tutaj. No właśnie, nie mamy choinki na święta, nie zdobimy domu z żadnych okazji. Nie świętujemy też chińskiego Nowego Roku, czy tradycyjnego Nowego Roku. Nie przynależymy do żadnego obrządku, co nie zmienia faktu na przykład, że odkąd jesteśmy w Singapurze, bardzo często zdarza się nam być zaproszonym, czy to na celebrację tego, czy innego lokalnego zwyczaju, tak jak wydaje mi się też w Polsce jest całkowicie akceptowalnym zaprosić osobę nieprzynależącą do obrządku katolickiego na Wigilię, tak i tutaj jesteśmy zapraszani, w tym uczestniczymy jako neutralni obserwatorzy, bym powiedziała. Raczej ma to na torę trochę społeczną, powiedzmy spędzanie czasu z przyjaciółmi niż religijną czy jakikolwiek inny wymiar. Okej, to myślę, że nagrało się tego sporo więcej niż myślałeś, że się nagra.
Planowaliśmy godzinę. Zobaczymy, ile z tego wyszło. Planował, ten planował. No teraz trzeba będzie posprzątać to audio. No, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie ze mną było dla was interesujące. Jeśli ktokolwiek dotrwał do samego końca, gratuluję i dziękuję. Dziękuję, że spędzacie ten czas z nami. Dziękuję też za bardzo, bardzo ciepłe przyjęcie naszego pierwszego takiego podcastu o Indiach. Bardzo przyznam, że brakowało mi pewności siebie, jak go wygrywałam. Nie wiedziałam, czy nie obróci się to całkiem. I czy ktokolwiek też będzie zainteresowany w ogóle taką formą przekazu. Wbrew pozorom całkiem sporo osób dooglądało do końca. Także no i doskonale. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i no mam nadzieję, że to, co tutaj wyprawiamy, jest dla kogoś interesujące i mam nadzieję, do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.